Wiem, że już jestem. Musiałem sprawdzić na komórce. Szybko przelecę. Witam znajomków. Znajomków i nieznajomków, jak wiadomo. Jak ciasto mówi, to okruchy siedzą cicho i słuchają. Kim ty jesteś, żeby słuchać hołdysa? Adam Garbulski, dziękuję za dobre słowa. Przez Patronite'a dostarczone. Cześć Maja Gotosman, kochana. Siema Szmirek. Ja wymieniam tych, których znam osobiście, bo całą resztę oczywiście chętnie bym też wymienił, ale to Janusz Stolarz, to jest kapitan nasz, kochany też. Piotr Madziar, Szapoba, wspaniały realizator nagrań, dźwięku. Wszystkiego od tego roku do symfonii. Darek Eksanow, mój kumpel sprzed 100 lat, teraz chyba w Szwecji, wcześniej w Paryżu. Piotr Ptaszyński. No Piotrze, ja ci odpisałem, mówisz, że nie otrzymałeś postu, nie wiem którego. Dlatego, że ja dzisiaj nie wysłałem felietonu, tylko wysłałem komunikat, pod którym się podpisałeś, ale on miał pierwszą część, w której przepraszam, że nie wysyłam dzisiaj felietonu, o czym zaraz powiem, ale to splot okoliczności spowodował, że nie byłem w stanie go skończyć, a chałtury nie chcę odwalać na kolanie. Wiem, że moim kolegom różnym się takie rzeczy zdarzają, a ja bym bardzo nie chciał. Ale jak mówię, nie wiem, bo to, co, pod czym się podpisałeś na Patronite, to jest kawałek postu, który ma jeszcze tytuł w mailu i zajawkę informującą o tym, że nie będzie felietonu. Ale tego już u ciebie nie zobaczyłem, więc nie wiem. Michał z Mannheim. No dobra, niech będzie. Zbyszek Błasiak, fan muzyki i muzyków, taki dobry duch naprawdę z Bielska-Białej. Witam ciebie bardzo. Adama Nowickiego również, który często koresponduje ze mną. Zbigniewa Hołdysa, witam. Mówiłem wam, to nie jest żart, kpina, to nie jest żaden klon. To jest zupełnie independent, niezależny, prawdziwy Zbigniew Hołdys. Inny, drugi, pierwszy, wszystko jedno. Ale jest taki, ostatnio tłumaczyłem, że nas było 4 czy 5 w Polsce takich. Przy moim nazwisku rzeczywiście zaskakujące. Christian Cage'och, Walczak. No, Rastaman. Kiedyś widziałem go podczas jakiegoś festiwalu, nie wiem, czy w Opolu, czy gdzieś, czy jakiegoś innego programu z dreadami długimi i naprawdę bardzo fajnie występował z taką właśnie muzyką reggae ska. A teraz okazuje się, że z rodziną Boba Marleya nagrywa na Jamajce. Czasem tu zaglądam, miło mi się widzieć. Fajne rzeczy robi, tak swoją drogą. O ile pamiętam, z córką chyba Boba Marleya. Marlena Kot, witam również. Wędzenie, moje ulubione, na zlecenie. Karmimy się jego produktami. Jak chcecie, to zajrzyjcie, bo robi rewelacyjne rzeczy. Sery, wędliny, schaby, jakieś tego typu historie. Patrzę dalej, Rafał Filowicz, też stary bywalec. Jacek Jarecki, takim zaczepnym trochę tonem, no to co, że ze Szwecji. Nie wiem do kogo to, ale jeśli to miała być zaczepka, to tutaj się nie robi takich rzeczy. Robertino Hojda, mój friend wielki z Tour de Constitucja. Siemanero, Robertku. Lecimy dalej. Małgosia Waszto, jak zwykle. No, to, że mamy to samo imię i nazwisko, to jest rzeczywiście zbieg okoliczności. Jak to pisze Janusz Rudnicki, zbieg z okoliczności.
No, jeden, jak mówiłem, byłem na pogrzebie jednego Zbyszka Hołdysa. Drugi jestem ja, chociaż w chronologii jestem najstarszy z tego towarzystwa. Jeden był nieco ode mnie młodszy i zablokował wszystkie. W czasach, kiedy internet raczkował w Polsce, istniała de facto jedna firma, no powiedzmy hostingowa, która udostępniała no po prostu adresy mailowe. Polbox się nazywała. I tamten człowiek z Afryki, to wtedy było, zabukował wszystkie możliwe warianty: Zbigniew Hołdys, 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 Zbigniew Hołdys, Hołdys, Zbigniew ZH, Hołdys i tak dalej, i tak dalej. Napisałem do niego maila z pytaniem, czy naprawdę się nazywa Zbigniew Hołdys i czy by nie zrezygnował z adresu, który no, wszyscy kojarzą ze mną. Powiedział mi, żebym się wypchał, że on jest Zbigniew Hołdys i nie będzie teraz robił żadnych uników, to ja mam się teraz postarać. No ale później już, tak powiem, pojawiły się inne możliwości. Teraz mam własną domenę. Ale wtedy to nie było takie proste. Tak, czuły obserwator. Ten tekst o drożdżach i towocie to jest felieton sprzed 2, prawie 3 tygodni. Ja się trochę gubię czasami w terminach z tymi dawnymi, żeby je wrzucić. Jutro wrzucę jakiś kolejny zadawniony. Ale mam nadzieję, że one nie przedawniają się aż tak bardzo. To był problem, kiedy pisałem do Newsweeka. Zaraz dokończę, tylko jeszcze zobaczę. Christian Cage'a pisze: teraz nagrywam z synem Lee Perego, czyli z synem nauczyciela Boba Marleya. To była niezła szajka tych nygusów od reggae. Witam również Berlin. No, witam wszystkich właściwie. Katarzyna Podrazik: wychowałam się na pana muzyce. Nie wiem, czy to jest dobre wychowanie. Anna Zępołuch widuje, widuje. Jerzy Kobyliński też widuje z Puszczy Augustowskiej. Tak, ja udostępniam felietony Patronite'a. No, patronom w dniu, w którym piszę. Czyli mają gorące, czasem pod wpływem bardzo mocnych emocji napisane. Natomiast wrzucam jako ogólnodostępne, powinienem po tygodniu do 10 dni dla reszty ludzi, czyli reszta ma tam tydzień, czy półtora, czy do 2 tygodni opóźnienia. Takie jest założenie. Emska Magda Magdalena, witam po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni, ale kto wie, jak to się potoczy. Piotr Węgiełek: dobry wieczór. Zwykle oglądam z kilkugodzinnym opóźnieniem, a dziś wreszcie live, ja ci coś powiem. Nie wiem, skąd jesteś, ale muszę to powiedzieć. Dla mieszkańców Warszawy firma Węgiełek to była najpotężniejsza firma przewozowo-przeprowadzkowa. Ratunek dla ludzi, którzy mieli nowe mieszkania, czy też przeprowadzali się z czegoś starego, wyprowadzali od rodziców i tak dalej. Bardzo zacna firma, taka, ja nie wiem, czy ona nie była jeszcze sprzed wojny. I to pamiętam, to nazwisko Węgiełek. Jeździli czasami samochodami z wielkim napisem Węgiełek. Dawno nie widziałem, może już nie istnieje, ale kto wie, może. Piotr Janowski z Welten. Brzmi po niemiecku, ale to może być i Dania, i Belgia. To co, że ze Szwecji, to taki tongue twister, bardzo znany, podobno do suchej szosy.
Aha, chodzi o to. Sucha, w czasie suszy szosa sucha, tak? Nie wszystko moja głowa spotkała w swoim bujnym życiu. Agnieszka 7, zaliczyłam wszystkie koncerty pana w latach 80-90. Tam był jeden bardzo burzliwy koncert w listopadzie przed stanem wojennym 81 roku, tuż przed stanem wojennym, no bo to była jakaś końcówka listopada, a 2 tygodnie później generał nam tu zaordynował zabawę. Przejmujący, bo ja wtedy zapowiedziałem, że przestajemy grać. Pani Magdalena Rogulska-Podymniak. Zaraz o Fryderyku też pogadamy. Czarek Siła, mój dawny friend, w ogóle to taka postać, anioł stróż, ponieważ kiedy ja chodziłem do klubu Akwarium, gdzie barmanką była moja, jeszcze wtedy nie doszła, a przyszła żona, Gusia. Czarek tam bywał regularnie, pracował jako jeden z techników, ochroniarzy, a wcześniej był pracownikiem technicznym, czyli od obsługi sprzętu w zespole TSA. Bardzo potężny gościu. I on kibicował moim zalotom do mojej żony. Krzysztof Dowbirt, friend radiowy, który wspierał alkoholików. Gdzieś zniknęło moje salutare. Jeszcze dzisiaj nie było. Na razie lecę po linii. Jakie to było pytanie, Siergiej Zajczenko? Bo nie widzę tutaj, może przegapiłem. Michał Banasiak pyta, jak się kończy solówka, co się stało z Magdą K. Tak jak jest w nagraniu, to jeśli nie zapomnę, to opowiem to nagranie. No, dosyć ciekawym wydarzeniem w życiu moim było. Takim nie na jedno zdanie, niestety, ale mniej więcej tyle ona trwała, bo nie wiedząc, ile ona będzie trwała, nagraliśmy ileś tam podkładu i już się kończył playback i trzeba było kończyć solówkę wyciszeniem, żeby nie uciąć jej nagle. Wiecie co? Beata Boguta o tym wychowaniu na moich koncertach czy na mojej muzyce. Ja już się trochę przestałem peszyć takimi wypowiedziami, bo ja to słyszę dosyć często i przez wiele lat kuliły mi się uszy, bo wydawało mi się to przesadzone, może powiem tak, przerysowane czy przecenione. Jakoś tak wysoko. Ja sobie zdaję sprawę z roli, jaką Perfekt miał, ale że aż do tego stopnia to mi się wydawało, że to jest przefajnowane trochę może, ale teraz mogę wam powiedzieć, że był taki moment gdzieś 10 lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było po raz pierwszy u władzy. To były te czasy, kiedy urządzono polowanie na Lepera z gwoździem, czyli z dyktafonem. Ziobro szalał. I mówił, że już nikt więcej przez tego pana zabity nie będzie, o pewnym chirurgu. No, zastraszona była bardzo ludność w Polsce. Mało kto o tym pamięta. To były bardzo mroczne czasy. I odbyło się takie spotkanie w kolegium, w Auditorium Maximum na uniwersytecie, gdzie zebrało się
Nie wiem, ile tam osób wchodzi, ale kilkaset co najmniej osób z Solidarności, najwybitniejszych, jacy żyli w tamtym czasie, przemawiali pani profesor Skarga, Wiktor Oświatyński. Organizowali to Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Olechowski. Ale na widowni siedzieliśmy w takim gronie, to Zbyszek Janas, Zbyszek Bujak, Jan Lityński, Władek Frasyniuk, o ile pamiętam, Heniek Wujec, Janusz Anyszkiewicz, no wszyscy wielcy ludzie opozycji. I potem byliśmy gośćmi, to znaczy ja byłem jednym z kilkorga gości programu Janka Pospieszalskiego, mojego kolegi ówczesnego, który chciał się dowiedzieć, jakie były powody tego spotkania. I ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy powiedziałem, dlaczego, na pytanie, dlaczegośmy się spotkali w takim gronie, co takiego się dzieje w Polsce. I ja wtedy powiedziałem, że jak ludzie mieszkają w kamienicy, jest banda żuli, która na tej kamienicy, na klatce schodowej szczypluje, gile wyciera o ściany i tak dalej, to czasem mieszkańcy się skrzykują, żeby zrobić z nimi porządek i ich wypędzić. I to zwolenników PiS-u szlak trafił. Po czym Jan połączył się z Gdańskiem, gdzie jednym z dyskutantów zaskakującym, niezapowiedzianych, ale to mi nie przeszkadzało, był Jacek Kurski, który powiedział, że jest, tam byli różni goście, tam siedział profesor Nałęcz, tego typu osoby w studiu, było nas tam z 6 osób chyba. I on powiedział, przecież to tam na tym uniwersytecie to była targowica. I najbardziej mnie rozczarowuje to, że wziął w tym udział pan Zbigniew Hołdys, na którego koncertach się wychowałem. To jest ta puenta groźna, którą chcę wam przypomnieć. Wiem, że skomentowałem to jednym zdaniem, że w takim razie nic nie zrozumiał z moich koncertów, czyli moja nauka poszła w las. I tyle. Z wychowaniem różnie jest. Wiecie, Kukiz był uważany kiedyś za człowieka bardzo, no, przyzwoitego. Ale wiecie, jak się potoczyły jego losy. Na moment przestanę odczytywać z promptera, czyli z ekranu. I muszę wrócić, tylko mówiłem o pisaniu felietonów i to chcę tylko wyjaśnić. Czas jest inny niż ten, w którym ja się wychowałem. Wiecie, ja się wychowałem w epoce, w której wiadomości z Ameryki trafiały na łamach polskiej prasy sporadycznie i z opóźnieniem, jeśli były bardzo pilne, 24-48-godzinnym. Bo jeśli coś się działo na przykład wieczorem jednego dnia, to już o tej porze wieczorem w Ameryce, to był ranek w Polsce, już gazety były drukowane lub wydrukowane. Więc trzeba było przeczekać cały dzień następny i do następnego dnia rano. Czyli jeżeli coś się zdarzyło w niedzielę wieczorem, to poniedziałek o tym nie było mowy w polskiej prasie poniedziałkowej, tylko dopiero we wtorek. I to jest kazus między innymi zamachu na Kennedy'ego, który został skomentowany. Co ciekawe, wychodziła wtedy gazeta Ekspres Wieczorny. To była popołudniówka drukowana mniej więcej około godziny 15-16 pojawiała się w kioskach. Ale tego dnia, następnego dnia po zamachu na Kennedy'ego,
To był dzień, w którym miał się odbyć koncert Pola Anki. Moja siostra na nim była. I Pol Anka wyszedł i przeprosił wszystkich, że nie może śpiewać, bo się dowiedział o tym, że JFK został zastrzelony. I ludzie nie mieli pretensji. To stało się oczywiste i koncert oczywiście nie był zdublowany, nie został powtórzony już. Ci, co przyszli, zobaczyli tylko Pola Anka, ale nie usłyszeli go, jak śpiewa. A to był mega gwiazdor. I następnego dnia pamiętam, że z ojcem szedłem po ulicy Świętokrzyskiej. Ojciec pracował w Ministerstwie Finansów jako radca prawny, finansowy. I około południa wybiegli gazeciarze z ekspresem wieczornym i krzyczeli: prezydent Kennedy nie żyje, prezydent Kennedy. Taka sytuacja jak z filmu sprzed wojny wręcz. I ludzie stali na ulicy, czytali ten ekspres wieczorny. Ale to była właśnie ekstremalna sytuacja, bo oni mieli możliwość wydrukowania tekstu nagle. Teraz sytuacja się zmieniła o tyle, że jeżeli coś się dzieje, to jeszcze się nie skończyło dziać, jak już internet śmiga z daną informacją, jeśli jest ważna. Wszystko zależy od tego, kto jest jakim odbiorcą. Dla jednych ważny jest wypadek, dla innych jest ważna bójka, dla jeszcze innych wynik meczu, dla jeszcze innych właśnie Oscary, dla kogoś, co Morawiecki zrobił. I teraz ja jako felietonista Newsweeka miałem ustalony przez redakcję tryb. Newsweek to była, nie wiem jak teraz jest, bo nie znam tego, co tam się dzieje, ale wtedy to była gazeta, która w ogromnej większości była przygotowywana z pewnym zapasem. Zwłaszcza te grubsze materiały, reportaże, poważniejsze wywiady. One musiały po prostu i materiały opatrzone zdjęciami, czasem materiały tłumaczone skądś, one były drukowane wcześniej, gdzieś w początkach czy w pierwszej połowie tygodnia mniej więcej, powiedzmy do środy, czwartku. A mój deadline i felietonistów był w piątek o godzinie 16, a już taki ostateczny deadline na wypadek jakiejś awarii to była godzina 18 w piątek. I wtedy dziennikarze rzucali się na mój tekst, sprawdzali, czy mam błędy gramatyczne, formalne, merytoryczne, każde inne, sprawdzali, czy nie za dużo znaków wbiłem, czyli no, felieton ma swoją objętość i nie może być dłuższy niż ja miałem limit 4300 znaków, łącznie ze spacjami już. Czasem pisałem 4500, wtedy jeśli było to warte tego powiększenia, tej większej liczby znaków, to redaktorzy minimalnie zmniejszali czcionki, żeby się to zmieściło, a czasem po prostu wyrzucali niektóre słowa bardzo zgrabnie. Ja miałem znakomitych tam redaktorów. Nie ja, tylko redakcja, ale oni naprawdę obsługiwali mnie znakomicie, bo ja nie zauważałem ich ingerencji, a potem mierzyłem czasem, sporadycznie tam ze 3 razy w ciągu tych lat. I kurde, wysłałem 4550, jest 4250 i nie widzę, co znikło. To znaczyło, że są świetni. Ale jak mówię, pisałem w piątek i czasem rano, czasem po południu, chyba ze 2 razy w całej historii napisałem, poprosiłem o wstrzymanie się do 20 i to już była rzeczywiście sytuacja krytyczna. Wtedy redakcja miała zawsze w zapasie jakiś tekst, że gdybym ja nie wysłał do 20, to won już nie macie, leci coś innego na tę pustą stronę twoją. I wtedy miałem właśnie duszę na ramieniu. Czy to, co piszę w piątek rano, to dotrwa w ogóle do poniedziałku, kiedy gazeta w kiosku się pojawi? Bo jest jeszcze sobota i niedziela, wszystko się może zdarzyć. Nie wiem, katastrofa, w której ktoś zginie, a ja o nim piszę. Takie rzeczy miały miejsce. W moim życiu akurat nie, ale to gdzieś cały czas się czaiło.
Więc pod tym względem jestem uwolniony w jakimś sensie od tego obciążenia domniemania, czy się zmieszczę z tematem, przedawni się czy nie, dlatego że piszę na ostatnią chwilę. Ale to z kolei wzmaga stres innego rodzaju. Właśnie dzisiejsze pisanie moje, z dnia dzisiejszego konkretnie, właśnie na tym polegało, że ja zbierałem materiały od kilku dni. To nie są jakieś poważne materiały, ja nie piszę rzeczy w oparciu o dokumenty IPN-u czy jakieś inne historie, ale mam jakąś swoją myśl przewodnią, jakiś tam łańcuch logiczny, że coś od czegoś biegnie przez to i doprowadza do tego. I nagle się okazuje, że pojawiają się nowe fakty, które w tym łańcuchu wstawiają mi kolejne oczka. A jeszcze mi padł prąd na wsi. I przyjechał syn, z którym chętnie, on nas odwiedza co kilka tygodni, chętnie lubię przebywać. Więc to wszystko się nawarstwiło, że nie byłem w stanie skupić się w ostatnich już 2 godzinach, bo pewnie bym mógł, naprawdę mógłbym walnąć jakąś taką improwizację i jakoś by to przeszło. Może bym się nie przyznał, to byście się nawet nie zorientowali, że to robione na kolanie, ale wydaje mi się, że moi patroni nie zasłużyli na to, żebym tak szastał byle czym. W związku z tym notatki i szkic tego tekstu i pewne obszerne fragmenty już są. Jutro w wolnej chwili i najdalej pojutrze. Jutro go skończę, najdalej pojutrze go dostaniecie. Ale mówię o tym, że to tak wygląda, że to jest pisanie w tej chwili inne niż kiedyś, ze względu na szybkość obiegu informacji. Ja się z tą szybkością zderzyłem po raz pierwszy, ileś lat temu, możecie policzyć, bo nie chce mi się w tej chwili sprawdzać daty, ale ja miałem jakoś tak ustawione oprogramowanie w komputerze, że pisząc różne swoje rzeczy, czasem teksty, czasem opowiadania, jakieś inne historie, mi wyskakiwały ważniejsze niektóre wiadomości z Twittera. Pojedyncze okienko z daną wiadomością. I pamiętam jak dziś, jak wskoczyło coś, ja rzuciłem okiem i struchlałem. Było napisane, Michael Jackson prawdopodobnie nie żyje. TMZ, słynny portal. Taki plotkarski, ale nie pudelek. To po prostu 100 klas wyżej. Chyba, nie wiem, czy to nie jest Associated Press, któraś z wielkich agencji tym się zajmuje. Tak czy inaczej, to właśnie są media. Okazało się, że oni wtedy już zadziałali właśnie tą metodą, że mieli, że do nich zadzwoniła po prostu pielęgniarka chyba ze szpitala i powiedziała, że coś takiego się dzieje, nie podając żadnych szczegółów, więc mogli się tym zainteresować. I tyle. Tak dzisiaj wyglądają wiadomości. Coś się dzieje, mówię, nie skończyło się dziać, bo ja nawet nie wiem, czy wtedy to już było na pewno wiadomo, bo inne media zaczęły chwilę później podawać, że sytuacja jest niejasna, że podobno walka jeszcze, jego życie trwa, ale to już poszło. Siergiej, czy ty zadasz mi pytanie, czy mi nie zadasz pytania? Bo widzę, że się awanturujesz. Ja to rozumiem, jeśli rzeczywiście nie odpowiadam na twoje pytanie. A, Siergiej Zajczenko pyta, czy mój syn współpracuje z Kurskim. To zrobimy teraz tak. Ja ci odpowiem i się pożegnamy, ponieważ powielasz kłamstwo w sposób absolutnie stanowczy. Nigdy nie współpracował z Kurskim i na tym zakończymy. Ani z TVP. Nigdy. A teraz zrobimy hop-siup. Myślę, że
dowiedziałeś się, jak sprawa wygląda. Tytus mnie prosił, żebym nie komentował jego spraw, więc nie komentuję. Ale myślę, że to nastąpi prawdopodobnie wcześniej niż później. Lucy, Mary, piszesz takie rzeczy, że ojej. Bardzo mi miło. Niektórzy ludzie mają przekonanie, że jak ktoś znany im z nazwiska jest dostępny w internecie, to właściwie można mu napisać, co się chce, bezkarnie. I z reguły wszystkie te możliwości istnieją na wszystkich społecznościowych portalach, czy to Instagramie, czy na Twitterze, czy na Facebooku właśnie, na którym jesteśmy. Ale w momencie, kiedy w moim przypadku ludzie nadużywają czegoś takiego i piszą obcesowo o mnie, o mojej rodzinie, albo o moich przyjaciołach, albo o ludziach obecnych na czacie, czy na moim profilu, to ja już przestałem się patyczkować bardzo dawno i banuję bez dwóch zdań. Już raz to tłumaczyłem i może powiem. Niech to nie zabrzmi jako pogróżka, po prostu jest to wykładnia pewnej filozofii życia. Mam tyle lat i tyle już się napatrzyłem na różne zachowania, że jeżeli ktoś zachowuje się po chamsku, to znaczy, że no, możliwość chamstwa w nim jest. Gen chamstwa w nim mieszka. Ja nie chcę eksperymentować, czy on się jeszcze raz tym genem posłuży, czy nie. Skoro on się dopuszcza czegoś takiego raz, albo jakiegoś tekstu seksistowskiego pod adresem jakiejś dziewczyny napisze jakiś bluzg na moim profilu, to ja myślę, aha, czyli on może bluznąć dziewczynie, to niech on wypierdala. I na tym się właśnie kończy możliwość uczestniczenia na tych polach, na których ja jestem gospodarzem. I pewnie wtedy płynie w świat wiadomość, hołdy zbanuje, kurwa, boi się krytyki, bo cenzuruje i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, piszcie u siebie, co chcecie na mój temat. U mnie nie będziecie pisać takich rzeczy. I tyle. Teraz powiem wam salutare, bo rzeczywiście bym zapomniał z pewnym opóźnieniem. Mówiłem o utworze, co się stało z Magdą K. Sprawa była prosta. Ja... To jest w ogóle ciekawy przypadek tego utworu, ponieważ jak grałem w amerykańskich restauracjach, polonijnych restauracjach, żeby zarobić na gitarę, na mieszkanie, na sprzęt, nie wiem, na coś jeszcze, bo jak wyjeżdżałem, byłem bardzo biedny, naprawdę. Miałem jedne buty, które dostałem od kolegi i tak dalej, i tak dalej. Otóż po powrocie dostałem propozycję, żeby grać z zespołem 2+1. I pomyślałem sobie, że spada mi to z nieba, bo inaczej utknę w restauracji do końca życia, a ja wyjechałem tylko, żeby zarobić parę groszy. Wtedy muzycy restauracyjni, czyli grający na dancingach, byli traktowani no, jako taka gorsza kategoria. Zarabiali 100 razy lepiej niż wielkie gwiazdy, choćby z samych napiwków, ale nie mieli szacunku. To było uważane za upadek. I nade mną wisiała taka siekierka, że ludzie zaczną mówić, a to już kurwa po nim, już skończony jest. A ja wróciłem z Ameryki, miałem 25 lat, czy 26, coś koło tego. I mówię, co ja teraz będę robił? I zanim wróciłem, to już do mnie pisał jeden ze znajomych, że słuchaj, interesuje się tobą 2+1 i ja zgodziłem się bardzo szybko, żeby z nimi grać i uważam, że to był bardzo dobry okres zarówno dla mnie zawodowo, jak i dla 2+1,
piosenka Window do nieba, ja tam gram na gitarze, solówki różne i tak dalej. Ale nie to jest ważne. I los sprawił, dosyć zawiły los, że mój kolega z podwórka, kumpel w ogóle, jeden z bliższych kumpli, Andrzej Mogilnicki, napisał kilka wierszy, tekstów dla nikogo. Janusz Kruk z 2 plus 1 się zachwycił tymi tekstami i zaproponował mu pisanie dla 2 plus 1. Mogilnicki był w szoku, bo był tydzień wcześniej pracował w Urzędzie Miasta jako urzędnik i nagle został doceniony jako literat, poeta. I jedną z piosenek, jakie mu Janusz podrzucił, muzykę, to była piosenka, do której on napisał słowa „Co się stało z Magdonka?”. Ale Kruk, to były czasy socjalizmu, był bardzo wyrafinowanym slalomistą politycznym i szybko się zorientował, że piosenka „Co się stało z Magdą K.” z tekstem o zgwałconej dziewczynie może oznaczać koniec kariery tego zespołu. Więc stanowczo odrzucił ten tekst Mogielnickiemu i Mogielnicki napisał nowy tekst do tego utworu. I tak został ten utwór nagrany. Tytuł nowego utworu to był California Mon Amour. Czyste niebo, gdzie nie ma chmur. Ale ja byłem tym bardzo przejęty, gdyż po pierwsze nie uznawałem kompromisów. I myślę sobie, że już miałem taką sytuację, kiedy Maryla Rodowicz mi proponowała, żebym skomponował dla niej piosenkę. Skomponowałem muzykę, poszliśmy do Wandy Warskiej, wspaniałej poetki i pieśniarki jazzowej, pisała obłędne teksty kobiece. Zabierz moje sukienki i tym podobne rzeczy. I Wanda Warska powiedziała, że z przyczyn jakichś tam dla niej zawodowych, z braku czasu, nie może się teraz tym zająć. I na co Maryla powiedziała, no to musimy pójść do kogoś innego i rzuciła mi nazwisko jakiegoś znanego tekściarza, takiego rutyniarza. To ja wtedy powiedziałem, to nie nagrywaj mojej muzyki. Bo jakoś tak było zawsze we mnie, że ten kompromis mi nie przychodził łatwo. Twórczy kompromis. I kiedy zobaczyłem, że ten tekst, co się stało z Magdą K., który według mnie miał bardzo silne i istotne przesłanie, że on wylatuje po prostu w kosmos, kurwa, nic z tego nie będzie, to powiedziałem do Mogiela, dawaj mi ten tekst. Wziąłem kartkę i na poczekaniu w ciągu kilku minut, no może kwadransa, skomponowałem muzykę do tego. I kiedy to grałem, to rzeczywiście miałem dreszcze. No i potem stanęło na tym, że coś trzeba z tym zrobić, ale ja byłem tylko gitarzystą. Owszem, wynajmowanym bardzo ochoczo przez różnych artystów do nagrywania płyt, ale nie byłem żadną marką, żadną gwiazdą, żadnym wokalistą, niczym takim. I los rządził, że kiedy grałem w Medyku, w zespołach różnych, w Dzikim Dziecku między innymi swoim, to tam grał też zespół o nazwie Zen. Wtedy na gitarze grał Wojtek Waglewski. Paru jeszcze innych chłopaków i na organach grał Michał Grzelak, który miał organy takie, no nie były to, nie był to Hammond, ale podobnej jakości. Wszyscy mu zazdrościli, bo to był biały instrument, brzmiący naprawdę bardzo rasowo. Wtedy grali utwory Jethro Tull, Bloodwind Peak, takich zespołów, bardzo wyszukanych zespołów. I Michał był asystentem na Wydziale Reżyserii Dźwięku w Akademii Muzycznej w Warszawie, na Okulniku. I ja go zapytałem, Michał, czy tam macie jakieś studio nagrań w tej Akademii, skoro macie reżyserię? Ja mówię, mamy. A może ja bym tam coś nagrał? A on mówi, a to ja się dowiem. I poszedł do pani adiunkt,
której telefon mam gdzieś do dziś zapisany i imię i nazwisko pamiętam, ale nie chcę w tej chwili machać nim tutaj, bo może mi zrobił krzywdę jakąś niechcący, chociaż chyba nie. I ona powiedziała, że skoro tak, to zrobimy nagranie dyplomowe jednej dziewczyny, która akurat jest zdolną realizatorką i powinna coś nagrać, a w Akademii Muzycznej może nagrywać tylko skrzypków bądź pianistów, czyli muzyków klasycznych. I tak się stało. Zgodziła się na te nagrania. I w tym studio, które było pełne ograniczeń, postanowiliśmy nagrać, co się stało z Magdą K. Poprosiłem moich przyjaciół z Dziśka Zawadzkiego, który później został basistą Perfektu, i Wojtka Morawskiego, który został pierwszym perkusistą Perfektu, żeby mi pomogli. Także poprosiłem słynnego wiraszka warszawskiego Jajco, Wojciecha Bruślika, żeby zagrał na basie. Oraz Michała Grzelaka, żeby zagrał na keyboardzie partię, powiedzmy, smyczków, syntezatorów, bo on umiał ten dźwięk tam zdobyć z tego swojego keyboarda, z tych organów. I nagrywaliśmy to chyba 2 dni, ale pierwsza rzecz była bardzo kłopotliwa, mianowicie ja wróciłem świeżo z USA i ja miałem swoje osłuchanie brzmienia w głowie, przywiezione stamtąd. Nawet nie chodzi mi o to, że kalkowanie tych dźwięków, tylko chodziło o to, że miałem jakość tych nagrań w Polsce kompletnie nieznana, niedopuszczalna. Między innymi chodziło o rzecz, która dzisiaj pewnie, jak ktoś tego by posłuchał, to by uznał, że to jakaś w ogóle chora sytuacja. A jednak wielkim problemem było brzmienie werbla. Ja chciałem, żeby ten werbel uderzał dosyć masywnie. A w studiach nagraniowych w Polsce, których wtedy były chyba 2 lub 3, mówię o Warszawie, przepraszam, nie o Polsce, istniały pewne reguły, one były skrzętnie spisane, nagrywali profesorowie i tego nie wolno, tamtego nie wolno, tu jest przesterowane, Czeskowi i Niemenowi chcieli zdjąć, dziwny jest ten świat, bo jak się rozdarł, to przesterowanie się zrobiło, czyli strzałka poszła na czerwone pole na mierniku. W końcu zostawili to nagranie, dzięki Bogu, bo to jest to nagranie, które wszyscy podziwiają. I kiedy ja mówiłem, że werbla więcej, mocniej, to doszło do momentu, w którym po prostu te mierniki rzeczywiście już leżały po prostu, już nie bujały się, tylko upadły i tak sterczały w tej ostatniej pozycji. No i okazało się, że ta pani adiunkt, która była wychowana i wyedukowana wedle takich sprawdzonych, ale klasycznych teorii nagrywania, chyba, które zaistniały w latach 50. jeszcze, mówi, że no, ona boi się, że za chwileczkę wywalą bezpieczniki, bo tam są ograniczniki, bezpieczniki różne i tak dalej. I poprosiła o konsultację profesora Wygnańskiego, Zygmunt Wygnański, który odezwał się do mnie niedawno. Ufam, że żyje, bo to już byłby bardzo wiekowy pan, taki myślę 90 lat teraz, ale wtedy był autorem podręczników z nagrywania, no wedle najbardziej rasowych, że tak powiem, jakościowo analiz, między innymi co zrobić, żeby w małym pomieszczeniu nagrać orkiestrę, ale żeby ona brzmiała jak orkiestra w wielkim pomieszczeniu, że właśnie, nie wiem, linie opóźniające, że na przykład, no jeżeli siedzimy, przed nami siedzą skrzypkowie, a kontrabasiści czy wiolonczeliści siedzą 2-3 metry dalej, w drugim, trzecim rzędzie, to przecież dźwięk od tych wiolonczelistów leci do nas chwileczkę później. Jeśli jest mikrofon jeden, to na tym polega między innymi fenomen orkiestry symfonicznej, że
że to nie jest idealnie ten sam moment, w którym wszystkie dźwięki równo wpadają, tylko tam jest taki poślizg. Jedne są szybko, drugie są nieco później, jakieś kotły z oddali dolatują. I on to wszystko pisał, jak to robić, nie mając warunków filharmonicznych. I on, pamiętam, że przyszedł i mówi, a jaki bezpiecznik tam gdzieś jest włożony? Tam mu powiedzieli, ile amperów. Dajcie mi ten bezpiecznik. Wyjął bezpiecznik. Nie wiem skąd, ale to nie był bezpiecznik w konsolecie żaden, tylko gdzieś tam w ścianie chyba. Wziął i nawinął po prostu gwóźdź. Czyli mówi, najwyżej jak się zacznie kopcić, to z gaśnicą się rzucimy. I tak ten sprzęt, który był wycyzelowany na nagrywanie skromniutkie, cichutkie, szemrane, kawiarniane, dyskretne, nagle zaczął brzmieć. Nic się nie stało szczęściem, ale tą samą techniką, na, jak to się mówi, na pełen full, odkręcony wzmacniacz Pivea 400 W, w tej sali koncertowej, która tam była, no taka, ona nie jest ogromna, ale jest oczywiście, jak wiem, 3-4 pomieszczenia klasy szkolnej, może trochę więcej, pół sali gimnastycznej. Jak się rozkręciłem tam, to myślałem, że po prostu powypadają wszystkie gwoździe ze ścian. Okazało się, że to bardzo dobrze źle i zostawiliśmy to. No i wtedy zagrałem solo do momentu, dopóki nagraliśmy, a graliśmy podkład, ja myślałem, że a, zagramy powiedzmy 5 minut. Piosenka powinna trwać 3,5 do 4, jak zagramy 5, to już będzie wystarczające. Okazuje się, że to solo mi się tak rozwinęło, że musiałem je wcześniej troszeczkę wyciszyć, bo jeszcze bym dalej grał. Także utwór trwa dokładnie tyle, ile gra, ile trwał. I mogę powiedzieć, że odmienił ten utwór mój los bardzo mocno, dlatego że po pierwsze jeszcze w tym studio zrobiłem chyba 10 czy 15 kopii na szpuleczkach tego nagrania. Następnie w domu usiadłem i spisałem nazwiska znanych mi dziennikarzy muzycznych. Witolda Pogranicznego, Marka Gaszyńskiego, Piotra Kaczkowskiego, jakichś tam innych ludzi. Nie było tego tak strasznie dużo, bo były raptem 2 czy 3 programy radiowe w Polsce. Chyba 3. Jan Borkowski był w trójce wtedy, ale nie, to nie była ta trójka, którą wszyscy pokochali później. Mówimy o roku w końcu 77 chyba, czy 8. Tak czy inaczej, popakowałem to do kopert szarych, napisałem imię i nazwisko każdego dziennikarza na każdej z tych kopert i objechałem Myśliwiecką, Madalińskiego, Woronicza, nie wiem czy coś jeszcze, Rozgłośnię Harcerską, która wtedy się mieściła na Konopnickiej. I wszędzie zostawiłem te nagrania, na niewiele licząc, mówiąc otwarcie. I ku mojemu zaskoczeniu nagle się okazało, że jest taki program radiowy Radio Kurier. To był pierwszy program radiowy trwający godzinę, o godzinie chyba 17 w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę nie kojarzyć tego z dzisiejszymi czasami. Też to był komunizm, ale to nie było takie coś jak teraz. I nagle się dowiaduje, że w tym programie było 3 prowadzących. Andrzej Turski, Zbigniew Gieniewski i Jarosław Kawecki. Głównie Gieniewski z Turskim prowadzili i oni byli zakochani w Radio Luxemburg. I to była pierwsza audycja prowadzona właśnie w takim stylu, na żywo zresztą. Gdzie szybkie wiadomości, przerywane muzyką i tak dalej. No to, co dzisiaj znacie wszyscy z Radia Z, CRMF-u, nie wiem, co tam jeszcze chcecie. Nikt wtedy tego nie robił. Oni to robili. I Andrzej Turski to była ciekawa dosyć postać, ponieważ sam był gitarzystą. I on grał w takim zespole 4. A to był zespół, który grał przeróbki Bacha na gitarach elektrycznych.
Było ich rzeczywiście czterech. Instrumentalna muzyka, dwie gitary, bas, perkusja. I tam był gitarzystą wiodącym, to dla gitarzystów jest na pewno postać znana, bo jest autorem wielu podręczników, które do dziś służą wielu gitarzystom. Marek Bliziński. Mówi się, że obok Jarka Śmietany najwybitniejszy polski gitarzysta jazzowy. Na pewno pierwszy ważny gitarzysta jazzowy. A Turski grał na drugiej gitarze. Razem z nim. A więc był gitarzystą. I on jak usłyszał tą Magdę i usłyszał solo, a w tym czasie solówki były w radio zakazane. To jest kurwa kuriozum, ale musicie przyjąć do wiadomości, że tak było. Gitarowe solówki były zakazane. I on uczynił z tego tak zwany power play, czyli przez 6 dni w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, o godzinie 17, tam powiedzmy 20, grał, co się stało z Magdonka. Dzień w dzień. I to była jesień, a na koniec roku w magazynie Non-Stopu zostałem wybrany największym talentem w Polsce. A chwilę później zapukali do mnie moi dwaj koledzy, którzy ze mną brali udział w tym nagraniu. Wojtek Morawski i Zdzisław Zawadzki i mówią, ty słuchaj, a może byśmy zrobili zespół i wypierdolili z tego kraju, bo tu się kurwa nie da żyć. I już no. I tak powstał Perfekt. Także, a kiedy pytałem im, co im się stało, że do mnie z tym przyszli, no przecież graliśmy razem, co się stało z Magdonką i widzimy, że dopierdalasz na gitarze. Przesadzali. To akurat jest utwór, w którym to dosyć fajnie widać, ale tak, jest parę utworów, w których gram solówki, w autobiografii gram właściwie wszystkie solówki i tak dalej, ale ja nie jestem wybornym gitarzystą, natomiast oczywiście w tym projekcie mogłem podołać. No, jestem bardzo dobrym gitarzystą specyficznym. Tak bym to może nazwał. Dobra, moi drodzy, to tyle. Teraz. Agnieszka 7 napisała, pisał pan dla Haliny Żytkowiak, jak pan wspomina z nią współpracę. Ja nie pisałem dla Haliny Żytkowiak w rozumieniu takim, jak się to wydaje. Krzysiek Krawczyk po prostu poprosił mnie, żebym ze swoim zespołem Perfekt, z tymi właśnie dwoma, z Dziśkiem i Wojtkiem Morawskim, z Dziśkiem Zawadzkim, Wojtkiem Morawskim oraz z dziewczynami, które śpiewały, czyli z Basią Trzeczelewską i Zewą Konarzewską, żebyśmy nagrali jako sidemeni płytę Haliny Żytkowiak, bo potrzebowali świeżego zespołu, świeżej krwi, która zaakompaniuje. Te piosenki komponowali różni ludzie i poprosił mnie, jakbyś mógł skomponować jej jakąś piosenkę. Ja, chcąc jakby wywiązać się z pewnego dealu, bo Krzysiek mi z kolei bardzo pomagał i zawiózł moje nagrania, nasze nagrania i nasze materiały reklamowe do Ameryki i spowodował to, że z Perfektem wyjechaliśmy do Ameryki. Ja wiedziałem, że moja wdzięczność jest ogromna, był wtedy mega gwiazdą. Więc skomponowałem piosenkę, nagrałem ją na jakiś magnetofon, dałem i potem już w studio nagraliśmy tylko podkład, a kilka tygodni później usłyszałem już gotowe nagranie. Nie brałem w tym żadnego udziału, także panie Zbyszku, jeśli można, to byłoby miło, jakby pan opowiedział o Agnieszce Osieckiej. Ja nie mam za wiele do powiedzenia. Ja ją znałem oczywiście. Ale ja nie byłem w kręgu jej najbliższych przyjaciół. To jest pani, to była pani o wiele wyżej posadowiona w hierarchii muzycznej niż ja. Ja jednak po pierwsze na początku byłem zwykłym akompaniującym gitarzystą, czy grałem z Marylą Rodowicz, czy nawet 2 plus 1. Nigdy. Ja, może było mnie widać, ale nie byłem nigdy postacią ani pierwszego, ani drugiego nawet planu. Gdzieś to jednak było w tle. Natomiast jak się już stałem znany i Maryla o mnie opowiadała, i inni ludzie, to mijaliśmy się czasem w różnych sytuacjach i zawsze siadaliśmy i chwilę gadaliśmy. Ja mogę powiedzieć tyle, że jestem
To jest pewien rodzaj fachu, którego ludzie nie doceniają. Nie wiem, jak się do tej wypowiedzi zabrać, szczerze mówiąc, bo sam piszę teksty, nie będąc poetą w rozumieniu moim. I się za to biorę, ale brałem się za to tylko w sytuacjach takich, w których miałem swoją własną wizję utworu od początku do końca, i to była jakaś zamknięta historia, jak chcemy być sobą, prawda? Jak co dzień rano bułkę maślaną, pijam kawę, jak na gazety plamą, i tak dalej, i tak dalej. Usługowo dla kogoś teksty pisałem tylko sporadycznie. Nie pamiętam, jaki to tytuł jest, ale ludzie są, aniołowie, jeśli tylko są. Piosenka Lady Punk. Ludzie są, być i tańczyć. Nie pamiętam tytułu, przysięgam, wyleciał mi z głowy, a przecież to znany utwór Lady Punk. I oni jak na koncercie to grają, to od razu wszyscy wyciągali zapalniczki, a teraz telefony. To są takie rzeczy, gdzie Janek do mnie przyjechał i powiedział: słuchaj, tylko ty możesz napisać ten tekst. Ja mu powiedziałem, posłuchałem tej piosenki, powiedziałem do niego: wiesz co, ale ja mam jedno skojarzenie, nie wiem, czy ono ci się spodoba. Jakie? Ja mówię, z filmem Urodzony 4 lipca, czyli o weteranach wojny, co pojechali na wojnę i wrócili okaleczeni. Kurwa, pisz, pisz. I potem jak dostał ten utwór, to się tym zachwycił, więc... Ale to są pojedyncze przypadki. Ja nie byłem jak Grzesiek Ciechowski, na pewno nie jak Kasia Nosowska, która jest rasową poetką, czy jak Kazik Staszewski, który jest rasowym poetą. I poetą i autorem tekstu, bo to są dwie trochę różne profesje. Otóż Agnieszka Osiecka jest poetką, była poetką, która w poetycki sposób pisała nawet najbardziej banalne teksty od czasów, kiedy ja byłem małym dzieckiem, a ona już istniała, piosenki Okularnicy, jakieś inne rzeczy. Tworzyła naprawdę, ja nie wiem, jaka jest różnica wieku między nami, ale ja mam wrażenie, że to jest taka w ogóle pani ho-ho. Istniała jako wielka, zanim ja się urodziłem. Oczywiście przesadzam, ale jako muzyk, zanim się urodziłem jako muzyk. I ubolewam nad tym, bo od pewnego czasu, od kilkunastu lat, może nawet od 30 lat, no, utarło się, że wykonawcy sami będą pisali teksty. Czyli będą robili ten grzech popełniali, który ja popełniam. A to różnie jest. To się utarło prawdopodobnie dlatego, że się też pojawia taka myśl, że one są wtedy bardziej wiarygodne. Jak piosenkarz śpiewa słowa, które sam napisał, to one, no nawet jeśli są zdeczka grafomańskie, to są szczere. I z tym się można zgodzić. Natomiast tam nie ma oczywiście wielkiej literatury żadnej. Najczęściej, nie mówię, że zawsze, bo jak wspomniałem Ciechowskiego czy Nosowską, to jakby zaprzeczam tej tezie. To są po prostu, to byli fenomenalni twórcy. Są, bo Kasia nadal jest. I to spowodowało, że teksty, które dzisiaj fruwają w muzyce pop, no są cienkie, są bardzo cienkie. Oparte są na takich zbitkach, które ma się łatwo dać zaśpiewać tłumowi. Wszyscy polują na kupienie widowni. Tymczasem Agnieszka Osiecka, podobnie jak Wojciech Młynarski, czy jak panowie Przybora Wasowski, to byli mistrzowie słowa po prostu. Mistrzowie, poeci prawdziwi. I kiedy pisali teksty, to one były po prostu na arcymistrzowskim poziomie. Owszem, nie były pop w takim rozumieniu banalnym, ale były, no, arcydziełami. Jonasz Kofta, absolutny geniusz literacki, który zaszczycił mnie tym, że do jednej z moich piosenek napisał tekst. Więc ja miałem dla niej zawsze ogromny respekt, a ona zawsze miała taką ciekawą cechę. Wchodziłem na przykład do hotelu europejskiego
Warszawie, o czym w jakimś felietonie chyba nawet pisałem, w czasach, kiedy wódka była, że alkohole były w Polsce dopuszczalne od 13 godziny, ale w europejskim, jako że to hotel międzynarodowej kategorii, był bar w holu, który właściwie był przeznaczony dla gości hotelowych, ale tego nikt nie respektował. Ja tam czasami wchodziłem i siadałem i sobie piłem piwo od 10 rano, jak miałem kaca jakiegoś większego. I wpadali różni ludzie, malarze, prawnicy. I czasem właśnie wpadała Agnieszka Osiecka. I zawsze jak mnie zobaczyła, mówiła: dobrze, że pana widzę. I siadała i natychmiast otwierała torbę, mówi: niech pan przyniesie mi wino. To ja szedłem i natychmiast z baru, z lady przynosiłem kieliszek jakiegoś wina. A ona wyjmowała plik, kartek A4 i mówi: ja tu mam taki tekst, niech pan zobaczy, może pan by napisał muzykę, pan takie piękne rzeczy komponuje. I za każdym razem miałem ciarki, dlatego że jej poetyka no właśnie była takiego kalibru, że od razu wiedziałem, że się nie za bardzo do tego nadaje, bo mimo wszystko trzeba wiedzieć o tym, że każdy powinien znać miejsce swoje, nie tyle w szeregu, bo to nie o to chodzi, ale każdy powinien znać miejsce swoje w estetyce, żeby się nie porywać z motyką na Marsa. I wiedziałem, że ja się poruszam w innym świecie, bardziej, moja muzyka jest bardziej plemienna, bardziej prostacka z punktu widzenia tej twórczości, w której brała udział Agnieszka Osiecka. Jest oparta na gitarowych zagraniach, na riffach, na pewnej monotonii, na jakichś emocjach i tak dalej, które nie wynikają z tego, że się drze mordę tylko i wyłącznie, tylko z jakichś innych przesłanek, że właściwie nie mówię, nie mając tekstu już ludzie powinni mieć dreszcze. Ja kiedyś pamiętam, że w rozmowie z cenzorem użyłem takiego określenia. Przecież ja mogę zagrać nienawiść na gitarze. I on kurwa zdębiał. I mówię, i nic z tym nie zrobicie, bo dźwięków nie cenzurujecie. Więc to są tego typu rzeczy. Natomiast ona cudowne rzeczy pisała dla Seweryna Krajewskiego, właśnie dla kompozytorów pięknej muzyki. I zawsze jak patrzyłem na te jej teksty, to od razu mi wyskakiwał Seweryn Krajewski albo ktoś tego formatu i mówię, no nie dam rady, po prostu nie dam rady. I było to szczere, tylko mogłem mieć nadzieję, że jeśli cokolwiek z tego w jej pamięci zostało, to że mi wierzyła, że ja to po prostu mówię szczerze, że to nie jest, bo naprawdę uważam, że była obłędną poetką. Tak to wygląda. Nie ma żadnych moich kontaktów Endy Trzciński z Kukizem. Uważam, że skrzywdził Mała Wojna, tak, ten utwór, który z Lady Punk napisałem. No właśnie. Tą Małą Wojną to był Hopsztos, kiedy na jakiś jubileusz Lady Punk powiedziałem, że w takim razie, jak już doszliśmy tak daleko i że ten utwór się spodobał i przyjął, to ja wyjadę tak jak to chyba Tom Cruise zagrał, prawda, główną rolę na wózku inwalidzkim, na scenę w pelerynie wojskowej i zaśpiewam jako ranny żołnierz. I tak się stało. I ludzie do końca nie wiedzieli, bo Olaf Lubaszenko mnie wypchnął z tym wózkiem, pan Asewicz ze mną tańczył, jeżdżąc z tym wózkiem, po czym wyjechałem z tym wózkiem ze sceny. I była wielka konsternacja, czy mnie się coś stało. I w sumie o to chodziło, o prowokację, żeby się zorientowali, że śpiewamy o czymś, co nie jest banałem. Wszyscy pamiętają Mała Wojna, tylko nie ja. No dziękuję, to jest też dla mnie miłe. No widzisz, Małgosiu, Osiecka urodziła się w 1936 roku, więc między nami było 15 lat różnicy. To znacząca różnica, bo kiedy ja grałem z Marylą i się pierwszy raz z nią zetknąłem, mówię o Agnieszce, to ja miałem 18 lat i byłem właściwie gnojem, dzieciakiem, buńczocznym, ale dzieciakiem. W ogóle nic nie wiedziałem, w ogóle patrzyłem na tych wszystkich ludzi, na Rodowicz, na Sierpińską, na Joannę Rawich, na Młynarskiego, na Koftę, na nich wszystkich po prostu jak na takie eksponaty
z galerii jakiejś, nie z muzeum właśnie, ale równie dobrze mógł tam się pojawić Al Pacino, Marlon Brando. A ja chłopak z ławki na podwórku. Więc to była rzeczywiście przepaść, a ona była w tym czasie już obłędną zupełnie autorką. Spięty z laoce, tak, mam w historii tego zespołu mały ślad. Byłem pierwszym, który zaprosił ich do telewizji. Byli zaskoczeni tym i to zarówno w MTV, jak i później do programu drugiego, kiedy miałem program Hołdy z góry. Lecimy dalej. Tyle, ile mogłem wyłapać, to wyłapałem. To jest Fryc. Fryderyk. Zważyłem go, prawie 2 kilogramy waży, więc to jest dosyć ciężka figura. To nie jest plastik pozłacany. No i powiem wam, że z tym była też taka historia, że dlaczego ja go odebrałem dopiero teraz. Po pierwsze, ja nie jestem członkiem Akademii Fonograficznej, która przyznaje Fryderyki. Nigdy mnie nie zaproszono, ani nigdy o to nie poprosiłem. Wiem, że kiedyś rozmawiałem z Czesiem Niemenem, z Czesławem. Jego też nie zaprosili, więc tak się zastanawialiśmy we dwóch, co to jest za akademia, skoro nas nie ma i tam pewnie jeszcze kogoś znanego. No, nie było to takie ważne, ale ważniejsze było to, że postanowiono nagrodzić zespół Perfect, ale wręczyć Fryderyki także muzykom, czy też głównie muzykom, którzy w prawdziwym perfekcie, w pierwszej fazie, który to perfekt stworzył całą tę historię, nie grali. I powiedziałem, że trochę byłoby mi głupio przyjmować nagrodę za coś, co stworzyłem, w obecności człowieka, który tam gra od miesiąca. Pod nazwą Perfekt. Może nie wiem, czy w zespole Perfekt, pod nazwą Perfekt. W związku z tym powiedziałem, to jeżeli macie obowiązek wręczyć temu zespołowi, to wręczcie go im. Nie mnie, tego Fryderyka, i do widzenia. I to była zresztą wcale nie złośliwa rozmowa, tylko to była taka rozmowa, w której usiłowano mnie nakłonić, że to jednak ważne dla nich jest, że mnie odebrał, a ja mówiłem, że nie mogę po prostu tego uczynić. No, to niech mnie zrozumieją. Nie było w tym z mojej strony żadnej obrazy. I minęło ileś miesięcy, bo to było rok temu. I tuż przed świętami Bożego Narodzenia Andrzej Puczyński, który jest prezesem Związku Producentów Audio Wideo, zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, no jeszcze będę parę miesięcy prezesem, chcę tę sprawę mieć załatwioną, chcemy ci wręczyć go w kameralny sposób. Ja mówię, jeżeli tak, to dobrze. Żadnych mediów, nic z tych rzeczy. To przyjmę go, bo zrobię to także i dla rodziny swojej, żeby rodzina wiedziała, że jednak jakiś ślad tej mojej działalności jest, bo inni ludzie brali za mnie nagrody, także finansowe, i odciskali dłonie w betonie gdzieś tam. No więc udało się. I jeszcze jest jedna rzecz. Z tego rodzaju. I jestem bardzo wdzięczny, bo rzeczywiście na spotkaniu w Związku Producentów byli moi najbliżsi, czyli była Gusia, był nasz starszy Dawid, był Tytus i ja. Oraz ludzie z Akademii, tam garstka ich, tam nie wiem, z 8 osób. Bardzo ciepła, przyjemna rozmowa. Młodzi pracownicy oglądali mnie też jak eksponat jakiś, bo słyszeli pewnie na mój temat różne rzeczy, dobre i złe, ale jestem zadowolony bardzo i Gusia znalazła dla Fryderyka miejsce w salonie na półeczce. I obok tego miejsca w salonie jest jeszcze to.
To jest odznaczenie, które dostałem od ministra kultury, ale to był pan Zdrojewski jeszcze wtedy, 10 lat temu. To jest medal Gloria Artis. Najwyższe odznaczenie artystyczne. Ono jest srebrne. Jest jeszcze złote. Może kiedyś dostanę złote. Jeśli jeszcze coś zagram, bo tak to mi się dorobek nie powiększa specjalnie. Ale wtedy z kolei powiedziałem sobie, że zobaczyłem, kto również dostaje te oznaczenia. I była sytuacja inna, ale podobna. Powiedziałem, że no w tym towarzystwie nie bardzo mi się garnie, żeby tam po prostu być. Zresztą byłem trochę obrażony na polityków w ogóle, więc myślę sobie, a nie potrzebuję. Później jeszcze tylko była jedna, no ale też jakoś przed świętami Bożego Narodzenia, ale to chyba był listopad. Zadzwonił do mnie prezes ZAIKS-u i mówi, słuchaj, dokładnie ta sama sytuacja, będę kończył swoją kadencję, odchodzę, a tu jest dla ciebie medal od ministra kultury, Gloria Artis. I też kameralnie w gabinecie prezesa ZAIKS-u w obecności prezesa Janusza Foglera i jego zastępcy wczesnego Michała Komara otrzymałem tę nagrodę i mam. I one dwie stoją. Gdzieś mam jeszcze złote płyty, ale to się tym nie zajmuje. Próbowałem to znaleźć ostatnio, gdzieś musiałem skitrać. Nie wiem gdzie. Tak to wygląda. Teraz wam pokażę coś, co moim zdaniem. Zastanawiałem się ostatnio, co z tym Fryderykiem zrobić. I z Gusią rozmawialiśmy i mówię, wiesz, są dwie możliwości. Albo dam na aukcję, jak będzie jakaś potrzeba, ale nie na jakąś banalną aukcję, tylko na coś naprawdę bardzo ważnego. Ludzie oddają złote medale olimpijskie, więc bez przesady. Może jeżeli by komuś to mogło pomóc, uratować życie, to bym się pewnie nie zawahał. Ale też jest druga wersja, że skoro historia jest tak fałszowana, jak jest fałszowana, a moi synowie, zwłaszcza Tytus, nie poznali mnie jako artysty w sytuacji, w której byłem tym wielkim artystą, w rozumieniu sławy przeklętej, to może te atrybuty takie jak złota płyta, jak te medale, jak ten Fryderyk, gitara, na której to wszystko grałem, niech to zostanie dla nich. Niech oni mają coś. Ja po ojcu nie mam nic, żadnej pamiątki. Właściwie tak jakby się moje życie zaczęło na mnie. Więc myślę sobie, że może warto przytrzymać te rzeczy w domu. Także nie wiem, ale możliwe, że ta druga opcja wygra. Natomiast zobaczcie to. To jest Oscar. Nie jest prawdziwy, od razu wam mówię, ale nie wiem, czy to widać. Chyba za bardzo światło świeci. Andrzej Wajda. I tu jest jego autograf. Otóż przed wyjazdem do Hollywood spotkałem się z Andrzejem Wajdą. Z takim Oscarem kupionym gdzieś w jakimś sklepie ze śmiesznymi rzeczami czy coś. Naklejkę nakleiłem, powiedziałem, niech pan podpisze. I on podpisał. I to jest własność Tytusa, znanego kinomana. Myślę, że jedna z piękniejszych pamiątek, mieć Oscara Andrzeja Wajdy z jego autografem. I skoro jesteśmy przy Oscarach, to jest kawałek słynnego czerwonego dywanu. Sprzed kilku lat, nie wiem, sprzed 5, może 6 lat, dziennikarz, korespondent, pan Rzuchowski z Los Angeles pojechał i po prostu odciął kawałek. To jest ważna rzecz, bo teraz już tego koloru nie ma.
dzisiejszej nocy nie będzie tego koloru. Wiosnowy dyman w takim szarym kolorze, który oni nazywają szampańskim. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przez te kilkadziesiąt lat była strzeżona pilnie tajemnica koloru czerwonego dywanu. Mogę wam powiedzieć, on się nazywa Cayenne. To jest kolor papryczki meksykańskiej. I to był kolor, który wymuszał na paradujących ludziach po czerwonym dywanie odpowiednie stroje. Bo oni sobie zdawali sprawę z tego, że to musi zagrać na czerwonym dywanie, zarówno buty, jak i suknia, jak i garnitur i tak dalej, i tak dalej. W tym roku jest rewolucja, po raz pierwszy jest inny kolor. Już mówią, że do czerwonego nie wrócą, choć jak znam życie, to któregoś dnia pewnie wrócą, choćby dla podkreślenia jakiejś wyjątkowości którejś edycji. Ale dla Tytusa, który jest wielkim fanem kina, ma kolekcję obłędną płyt winylowych z muzyką filmową i wszystko wie o Oscarach i wszystkie filmy zna, ogląda, wie o wiele więcej na ten temat niż ja kiedykolwiek będę wiedział. I mało tego, prawdopodobnie o wiele więcej wie niż wielu krytyków, bo to jest jego taki konik amokalny wręcz. I jak dostaliśmy ten skrawek czerwonego dywanu, to naprawdę był wzruszony. I oczywiście to jest, to ja to zdjąłem z jego ściany w jego pokoju, podobnie jak tego Wajdę, bo to tam u niego stoi, u Tytusa. Iwona Ciepińska, no to właśnie, pewnie o tym wspominałem, to jest jedna z tych dziewczyn, które przychodziły na próby perfektu i miały prawo siedzieć na próbach, bo robiły na drutach. I jak się kołysały, to znaczy, że muzyka żre. To był nasz papier lakmusowy, czy w dobrą stronę idziemy, czy może nie, niekoniecznie. Teraz spojrzę, bo tam się coś pojawiło. Exodus, tak, Studio Izabelin. Wojtek, Andrzej Puczyński jest, tak, był gitarzystą z zespołu Exodus. Bardzo fajny gitarzysta swoją drogą, ale został wydawcą muzycznym. Teraz tak, dostałem trochę pytań, one są, no muszę je odczytać, bo nie są takie proste. Piotr Ptaszyński, stały korespondent, tak myślę, że zaryzykuję i to powiem. Napisał tak, czy szum wokół Jana Pawła II po programie Czarno na Białym w TVN24, teraz przed wyborami, to nie woda na młyn dla pisiorów i przed wyborami? Czy dzięki temu ponownie nie zbiją kapitału, jak na przykład na pierwotniakach i uchodźcach, a teraz na robakach w jedzeniu? Czy TVN24 nie mógł poczekać z tą sprawą po wyborach? To jest jedna z tych spraw, o których można tylko i wyłącznie spekulować, mając oczywiście dane płynące z doświadczenia. Kampanie wyborcze PiS-u głównie, nie tylko, ale PiS-u głównie, są kampaniami negatywnymi. To są kampanie, które polegają na polowaniu na ludzi. I sugerowanie, że gdyby nie wynikła w tej chwili sprawa, czyli szum wokół Jana Pawła II, to by nie było pretekstu, to jest w ogóle błąd, bo przecież mamy sytuację w tej chwili z Mikołajem Filiksem i z jego mamą Magdą. Z Mikołajem, który popełnił samobójstwo. I rzeczywiście płyną wiadomości, że szykują hejterską inwazję na matkę. Na matkę dziecka, które odebrało sobie życie po zaszczuciu przez telewizję pisowską. Więc telewizja pisowska i media pisowskie nie dopuszczą do tego, żeby to zostało przez PiS przegrane. I jak dzisiaj usłyszałem w
wkurzył się Walter Chełstowski na to, że Zbertowicz powiedział, że on nie chce komentować tej sprawy, bo musiałby mówić o przykrym udziale matki w tej tragedii. No to kurwa, po prostu opadają pończochy. No co z tym można zrobić? Ale to pokazuje, że tam nie ma limitu. Jak nie to, to coś innego. To na przykład granie jakimś Pegasusem komuś coś na komputer. Przypominały mi się takie mroczne czasy, nie wszyscy może z was je pamiętają, ale kiedy podpadł ksiądz Jerzy Popiełuszko, to zrobiono mu przeszukanie w domu. Po latach Urban przyznał, że to było oszustwo. Ale wtedy podano do publicznej wiadomości, że znaleziono tam materiały pornograficzne, duże ilości alkoholu i setki dolarów, co w tamtym czasie w Polsce było po prostu, budziło wściekłość i świadczyło, że Popiełuszko jest pewnie opłacany przez jakieś dywersyjne ośrodki z zagranicy. Bez zmrużenia okiem to zrobiono. Kiedy chcieli się pozbyć z rządu Andrzeja Lepera, to wysłali agenta Tomka, żeby go wkręcił, czy spróbował wkręcić w kupno nieruchomości odrolnionej nielegalnie na lewych papierach i tak dalej. Pamiętacie kropki krążące po ekranie? Biznesmen Ryszard Krause przyszedł, czy ktoś tam, prokurator Kaczmarek przyszedł go uprzedzić, że będzie zatrzymany albo coś. Potem się okazało, że to wszystko były fikcje, łącznie z willą Kwaśniewskiego, czy z Weroniką Pazurą, czyli Marczą dzisiaj, żeby ją wrobić w korupcję. Oni są zdolni do wszystkiego, więc mówienie, że to jest akurat woda na młyn, to im oczywiście spadło w ten sposób, że natychmiast cynicznie postanowili to wykorzystać. Zmilczanie takich rzeczy nic nie da, ale co ważniejsze, może przynieść szkody. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Bo Małgosia wasz to napisała. Czy ty też uważasz, że szeroko rozumiana opozycja, niezależne media powinny unikać kontrowersyjnych tematów, widzę prawda o Janie Pawle II, w obawie o utratę w ten sposób głosów wyborców? Jest pełno komentarzy, że to paliwo wyborcze dla Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, napisała Małgosia. Coś wam powiem. Historia przepraszam, nie takie wstrząsy, szoki, skandale. I jeżeli ludzie są czyści, to pozostaje tylko wyłącznie kwestią inteligencji i sprytu, jak uniknąć ciosów, które będą brutalne, chamskie, tak jak bicie tego chłopaka na ulicy, które dzisiaj wszyscy powielali, co mnie krew zalała. Bo nie dość, że go skatowały skurwysyny na ulicy, gnoje, żule, małoletnie, to jeszcze go internet glanuje, pokazując, jak jest czołgany, każą mu buty całować i tak dalej. To tak na marginesie mówię, bo to jest ohyda, która jest owocem ohydy politycznej i internetu. Ludzie zawsze byli skłonni do przemocy, ale nie byli skłonni do opatowania nią tak śmiało, tak widowiskowo, do chwalenia się. Patrzcie, jak żeśmy skopali kogoś. A te narzędzia PiS stosuje, tak jak z panią Sawicką, tą od agenta Tomka. I pośliznął się na tym. Też wszyscy sądzili, że jest to cios w serce opozycji, bo to posłanka Platformy jest oskarżona o korupcję, sfilmowano, jak dostaje i przyjmuje siatkę pełną pieniędzy na jakieś lewe transakcje. A potem ona stanęła zapłakana w Sejmie i powiedziała, nie zabijajcie mnie. I do wszystkich dotarło, że właśnie jest spychana w objęcia samobójstwa przez PiS. I ludzie się za nią ujęli. Więc to w różne strony działa. Dzisiaj z przymierzeńcem materiału TVN24 okazał się papież Franciszek. Nie znam dokładnie treści jego mowy, znam tylko skrót medialny, prasowy, kilka cytatów, ale zapytany o sytuację materiału stacji TVN, czyli mówiąc krótko,
sprawę ukrywania pedofilii, nagle Franciszek powiedział, w tamtym czasie ukrywano te rzeczy. Tak, ukrywano. Taka była metoda, że się księdza przeniesie, że się go ukryje, że się ofiary nie ujawni, bo ofiary też nie chciały tego ujawnienia, że ta sprawa się jakoś rozejdzie. Takie były czasy i bez uwzględnienia tej epoki, jej obyczajów, jej norm, nie wolno tego oceniać. I muszę wam powiedzieć, że w tym jest bardzo wiele różnych ukrytych prawd. Bo każdy, kto ma odrobinę rozumu i jakąś pamięć, to wie o tym, że spraw pedofilskich w pewnym czasie nie upubliczniano w ogóle. Nie upubliczniano także skandali kościelnych. Ani Kościół do tego nie lgnął, ani komuchy nie lgnęły do tego, bo bały się, że zostaną oskarżeni o intrygi, insynuacje, o szkalowanie. Lepiej byłoby złapać księdza na jakimś przewale finansowym może, ale nie obyczajowym. Niewiele się mówiło w ogóle, a odium płynące na homoseksualistów było tak ogromne, że ci ludzie rzeczywiście chodzili kanałami. To są w ogóle dziwne czasy. Jak był ruch Me Too, on jeszcze trwa, i mówiono o tym, że kobiety były krzywdzone przez mężczyzn, i dzisiaj pojawiają się także po wielu latach, kilkudziesięciu latach, 40, 50 latach oskarżenia pod adresem tego czy innego człowieka, to ja oczywiście muszę dać wiarę temu, że czy też no, należy dać wiarę skargom dziewczyn, z tamtego czasu dziewczyn, a dziś już dojrzałym, bardzo dojrzałym kobietom, bo one wtedy nie mogły się przyznać, że są molestowane, bo to w ogóle nie wchodziło w grę. W piosence, co się stało z Magdą K., jest ta sytuacja opisana. Zgwałcona dziewczyna została wygnana z miasta, bo podkablowała chłopaków. No kurwa, poruchali, no. A ona ich podkablowała. Dostali 7 lat. Blać jedna. No i ją zaszczyto i wygnano z miasta. O tym jest mowa. Takie były czasy. Więc jeżeli były takie czasy, to ona nie miała wtedy żadnych szans, żeby gdziekolwiek pójść i donieść. Chyba że był to po prostu normalny, brutalny, przemocowy, z użyciem broni, zastraszenia, gwałt. Ale takie rzeczy jak molestowanie w pracy, poszłaby, naskarżyła i straciłaby pracę. To w jakimś sensie była wiedza powszechna, że tak ten system działa. Więc ja się nie dziwię, że one wtedy nie chciały skarżyć tych ludzi. I być może musiały z Gehenną iść przez całe życie. Być może to życie zostało złamane zresztą nie jeden raz. Ale to też ma drugą stronę. Przecież ja te czasy pamiętam także jako młody chłopak i mężczyzna. Myśmy mieli relacje damsko-męskie, które dzisiaj by co 5 minut skutkowały wrzaskiem, że jest mitu, że nadużywamy czegoś w tekstach, w nawijkach. Z tym, że wtedy wszyscyśmy się z tego śmiali. I dziewczyny się śmiały. To jest ta sytuacja, co czasem się mówi o Polańskim, abstrahując od tego, Polański wiedział, co robi, i ja byłem jednym z tych, który uważał, że no, przed sądem powinien stanąć. To było moje zdanie, za co mnie ludzie filmu w Polsce nie do końca polubili, ale też kiedy opowiadał o tym, że brali narkotyki, no przecież wszyscy wtedy brali narkotyki. W Polsce może mniej, bo ich nie było za wiele, ale cała Ameryka po prostu tonęła w drogach. I mówienie, że ktoś kiedyś ćpał, kiedy wszyscy ćpali, albo jak się ludzie prowadzili na festiwalu Woodstock, gdzie uprawiali seks na oczach setek tysięcy ludzi, chodzili nago. Dzisiaj to przecież obraza boska. Był okres pewnej
pewnego przyzwolenia, pewnej rozwiązłości, pewnego luzu obyczajowego. W czasach końcówki lat 60., początku lat 70. kobiety mogły mieć w USA partnerów zmieniać i nikt by nie powiedział o nich złego słowa. To potem dopiero zaczęto z powrotem, na powrót jakoś mówić, że to jest nieprzyzwoite. Ale też za chwileczkę zalegalizowano prostytucję i dzisiaj są to pracownice seksualne i nikt z nich nie szydzi na świecie. Obyczajowość. Mówiłem chyba o tym, że w 1965-6 roku mierzono dziewczynom długość spódniczek, że one nie mogły być krótsze niż, tam nie wiem, no muszą kolan sięgać. I policja chodziła i mierzyła ludziom spódniczki na ulicach. Były surowe obyczaje, a potem one się nagle skończyły i ludzie zaczęli chodzić nago. W dyskotece Studio 54 w Nowym Jorku dziewczyny chodziły w ażurowych, przezroczystych strojach od A do Z całkowicie. I po ulicach zresztą też. Więc mówienie o wszystkich rzeczach musi brać pod uwagę obyczajowość, choćby taką obyczajowość, tu może będzie bardziej wyraźnie to widać, jak system, jak niewolnictwo i rasizm w USA. Dziś strąca się, zdejmuje, strąca, usuwa pomniki wielkich bohaterów amerykańskich, generała Lee. Mówi się, żeby usunąć z banknotów Thomasa Jeffersona, bo oni byli, no, jeden był w ogóle zwolennikiem utrzymania konfederatu, utrzymania rasizmu i niewolnictwa, a drugi miał niewolników po prostu. A ten drugi jest twórcą konstytucji amerykańskiej. Teraz jest wielbiony z tego tytułu. Jak go oceniać, skoro wtedy niewolnictwo było po prostu jakąś formą status quo? Byli ludzie, którzy się na to krzywili, ale obowiązującą normą było, że to nie są ludzie. Taka była ich wiedza. To jest trochę tak jak z tą wiedzą przed Kopernikiem, co krąży wokół czego? Ziemia wokół Słońca czy Słońce wokół Ziemi? Albo to że jeszcze wcześniej, że Ziemia jest płaska i stoi na słoniach i żółwiu, tak? Można winić ludzi tamtego czasu, że popełnili przestępstwa w imię głupoty, niewiedzy? Coś wam powiem. Może to znajdę raz, dwa. Znalazłem. Dzisiaj moi patroni dostali tak zwane zeszytos, czyli to są zapiski, które ja wyłapuję przeglądając internet. To są czasami głupstwa, czasami śmiesznostki, czasami ktoś puszcza wiązankę. No różne rzeczy, które są jakoś tam literacko wyjęte z kontekstu, zaczynają mieć jakieś znaczenie. I oto mój ulubiony autor z Twittera, Lakota Man, rdzenny Indianin plemienia Lakota, zamieścił taki wpis, który jest niepodważalny. Pierwszymi rdzennymi Amerykanami, których spotkał Kolumb, było plemię Arawaków na wyspach Bahama. W swoim pamiętniku zapisał, cytuję, ochoczo oddali nam wszystko, co mieli. Nie mają pojęcia, czym jest broń. Widząc miecz, chwycili za klingę i pokaleczyli dłonie. Będą z nich świetni niewolnicy. W 50 ujarzmimy ich wszystkich i zmusimy do uległości. To jest jego pierwsza strona pamiętnika z odkrycia Ameryki. I co wy na to? Dlatego Lakota Man i cała masa rdzennych Amerykanów zabiega o to, żeby usuwać pomniki Kolumba, którego oni uważają za najeźdźcę i twórcę indiańskiego Holokaustu. Ale przez ileś lat, a w Polsce do dziś, mówimy, że to jest odkrywca Ameryki. Jak on mógł odkryć Amerykę, skoro tam
Różne są szacunki, od 50 do 25 tysięcy lat wcześniej żyli ludzie. Są ślady ich bytności, kultury, wszystko tak jak u nas w Biskupinie, jakieś dymarki, tam są całe osady wykopane, odkryte. To co on odkrył? Takie żarty rysunkowe przez rdzennych Amerykanów kolportowane obejmują między innymi szalonego konia, siedzącego byka, jeszcze innych przywódców indiańskich i napisane Ojcowie Ameryki, a nie ci wielcy wykuci w skałach jako pomnik. Albo jest napisane, jest narysowane, jak przypływa szalupa z Kolumbem i stoją Indianie i mówią: facet, skąd jesteś, bo właśnie cię odkryliśmy. Ale ileś set lat, 1492 zdaje się, to był ten rok, tak o ile pamiętam, odkrycia Ameryki, ludzie żyli do niedawna w przekonaniu, że tak, no, Kolumb odkrył Amerykę, tam wcześniej nic nie było, dzicz. I teraz są zrzucane te pomniki, czyli nabierają rozumu. Teraz wczoraj pokazano pomnik pani Tubman, czyli czarnej wojowniczki o prawa czarnoskórych niewolników, czyli uwolnienie ich. Słynna bardzo postać, która ma być na banknocie dolarowym umieszczona i właśnie została umieszczona w miejscu, gdzie do niedawna był pomnik Krzysztofa Kolumba. Teraz jest jej twarz. Więc musimy pamiętać o tym, że te czasy zostawiają dziwny ślad. Ale ja o Janie Pawle muszę wam powiedzieć jedną rzecz, bo tego dotyczyło pytanie. Otóż na moment wydawać się będzie, że zmieniam temat całkowicie. Oglądałem film Narodziny Ziemi. To jest taki film popularno-naukowy, który w oparciu o badania naukowe i różnego rodzaju hipotezy, trajektorie, orbity i tym podobne rzeczy, badanie kosmosu, także przy pomocy teleskopu Webba i tych innych urządzeń, odtwarzają, jak prawdopodobnie wyglądał początek świata, a właściwie początek Ziemi, bo początku świata nie tykają. Widziałem takie filmy dwa, one są, jeden jest BBC, drugi National Geographic. Obydwa mają podobną konstrukcję, pokazują nieco inne detale, ale wszystko się sprowadza do tego, że gdzieś tam na początku, kiedy mówimy o naszym systemie słonecznym, kiedy pojawiło się Słońce, to towarzyszyła temu jakaś niesamowita historia, eksplozywność materii, fruwały różnego rodzaju, nie wiem, okruchy, strzępy, pyły, jakieś straszne ilości różnego śmiecia. I grawitacja, czyli przyciąganie słoneczne spowodowało, że to nigdzie nie odleciało. Tylko zaczęło krążyć w różnych skupiskach i powoli się sklejać. I powstała w ten sposób cała plejada naszych planet. Wszystkie Mars, Neptun, Saturn. Jedne z tego, drugie z gazów, trzecie z czegoś tam. I była bryła, która była dosyć duża, która się zanosiła na Ziemię. I o niej w tych filmach mówią, że to jest Ziemia. Ale nagle skądś nadleciała planeta wielkości Marsa, która się nazywała Thea. I uderzyła w Ziemię. To było około 4,5 miliarda lat temu. I z tego uderzenia, raz, że w Ziemi powstało wgłębienie i wielka wyrwa, ale też część tej planety Thea przyczepiła się do Ziemi, a część odpadła i zaczęła wokół Ziemi krążyć, z czasem nabierając okrągłego kształtu, i to jest Księżyc. Więc Ziemia jest nie dość, że zlepkiem fruwających różnych historii, to jeszcze dodatkowo została wzmocniona strzępem planety, która w nią grzmotnęła. No, dobrze, że nam to nie grozi w najbliższym czasie, bo to kurwa przerażające. Zwłaszcza, że oni to robią przy pomocy
animacji pokazują, jak to mogło wyglądać teoretycznie, to rany boskie. Bo ta teja to była wielkości Marsa właśnie, czyli nie takie małe coś. Nie kamień, nie meteoryt. I teraz, no dalej, że były takie fazy, gdzie przez miliony lat skutkiem tych wszystkich właśnie zabiegów, które się odbywały we wszechświecie, na przykład na Ziemię spadały deszcze meteorytów i to takie naprawdę w ilościach niepoliczalnych. I okazało się, że to niby deszcze meteorytów, one wiozły ze sobą kryształy minerałów, strzępy aminokwasów i wodę. Te kryształy są znalezione, nadal dzisiaj można znaleźć w resztkach kopalin z początku egzystencji Ziemi. Głównie zresztą na dnie oceanów. Teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w jednym z tych filmów Narodziny Ziemi, który był zresztą na Kanal Plus, ja go sobie nagrałem i go mam, i czasami jak z kimś rozmawiam, to odpalamy i oglądamy, i wszyscy są zafascynowani tym, bo mało kto wie, jak Ziemia powstała. Gdyby nie Księżyc na przykład krążący, to nie byłoby fal na morzu i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie w związku z tym, gdyby nie wybuchy wulkaniczne na dnie oceanu, nie byłoby temperatury, która mogła wygenerować związki aminokwasy, białka mogły powstać dzięki tym różnym sytuacjom. Pod tym względem prawdopodobnie jesteśmy unikalną planetą, ale niekoniecznie w całym wszechświecie. Ale chodzi o coś innego, że kiedy niedawno leciał jakiś meteor, który mógł teoretycznie skrzywdzić Ziemię, czyli grzmotność miał tam, nie wiem, kilometr czy kilkaset metrów, chyba wielkości stadionu. To wystrzelono w niego rakietę, jakiś tam pojazd, który zawierał ładunek, i ten ładunek w niego uderzył. Po co? Żeby zmienić jego trajektorię. I to nie jest jakieś uderzenie takie bombą atomową, bo to nie o to chodziło. Wystarczyło go pstryknąć, żeby on odchylił się tam o milimetr czy o centymetr, ale po przeleceniu 100 tysięcy kilometrów to się okazało, że ono mija Ziemię o 10 tysięcy więcej czy 50 tysięcy kilometrów, bo to się dalej, on się po prostu oddalał, ten lecący przedmiot, tak to nazwijmy. Otóż gdyby ta planeta Tea leciała na skutek swoich narodzin gdzieś tam w kosmosie, na początku swojej drogi, w chwili narodzin, poleciała centymetr w inną stronę, to ona by ominęła Ziemię i nas by nie było. Przynajmniej nie byłoby tego, co dzisiaj wiemy. Nie byłoby Księżyca i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie twierdzą naukowcy, że nie byłoby życia w ogóle na Ziemi. Otóż to pokazuje, że jeden element 4 miliardy lat temu, czy 4,5 miliarda lat temu, zdecydował o tym, że żyjemy, jesteśmy. I gdyby ten element był lekko zmieniony, lekciutko, o centymetr, przy takich wielkościach jak planeta, mogłoby się okazać, że nie doszłoby do zderzenia i do wielu, wielu różnych rzeczy tutaj. To teraz, jeśli dziś mówimy o Janie Pawle II, że on krył pedofilów, czynił mu z tego zarzut, to za tym się kryje bardzo prosta podpowiedź. Nie powinien ich kryć, powinien ich ujawnić. Spójrzmy na to od strony nieusprawiedliwiającej go, od strony innej. Bo ja nie wiem, jak powinien postąpić. Ja nie wiem, jakie były tam obyczaje. W zespole Perfect na przykład była zasada, że nie mówimy, co się dzieje na próbach nikomu. Sekret. Jakie mamy metody pracy? Koniec. W formule pierwszej, jak pracują przy samochodach, to też nie zdradzają tajemnic. Podpisują ludzie kontrakty, że nie ujawnią tego, owego i tak dalej. To jest powszechne zjawisko. I teraz wyobraźmy sobie, że on ujawnia. I dzieje się skandal na całą kulę ziemską,
że w kościele katolickim pedofilia jest zjawiskiem mrożącym krew w żyłach i w sumie powszechnym. Jest systemowo chronionym i teraz to ujawniamy. Być może by się zawaliła cała struktura, ale czy my jako Polska zyskalibyśmy wolność, gdyby został skompromitowany Jan Paweł II? Bo kompromitacja dotknęłaby wszystkich. Oczywiście można przyjąć teoretycznie, że on by wyszedł bohatersko z tego, ale jesteście pewni? Tego nikt nie wie. I teraz moment, w którym człowiek, bo ja byłem świadkiem jego wizyty pierwszej w Polsce, jako osoba wówczas już niewierząca, ale poczułem tę siłę, którą on obudził w narodzie. I było jasne, że ten naród już się nigdy nie da z powrotem zapędzić do kurnika. To wolelibyśmy, żeby on ujawnił pedofilię i nie miał możliwości na przykład przyjechania do Polski. Nie być papieżem, bo przecież mówimy o czasach, kiedy był Karolem Wojtyłą, więc być może nie został papieżem. Wolelibyśmy to? Mielibyśmy być może czyste sumienie, ale żylibyśmy w komunistycznej niewoli do dziś. Być może. Więc to jest szalenie trudna rzecz do oceny, co by było lepiej. Dziś, z perspektywy czasu, bardzo łatwo jest powiedzieć, niewolnictwo było złe, kurwa, powsadzać ich wszystkich, postrącać ich pomniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludożerstwo było złe też, chociaż, kurwa, kiedyś ludzie, zdaje się, praktykowali. A nadziewanie na pal, co to Sienkiewicz opisał, co było gdzieś tam normą w niektórych kolorach, a kat, który ścinał łby, to było w porządku wszystko? Obdzieranie ze skóry, kat Jurek, słynny z Biecza, tak? Który był mistrzem w zdzieraniu skóry z ludzi na rynkach. Zjeżdżali się ludzie z całej okolicy, żeby setkami, tysiącami widzieć, jak on zdziera skórę z pleców ofiary, skazańca. To było git. Dziś dochodzimy do tego, że zaczynamy myśleć o pewnych rzeczach w inny sposób. Więc ja nie jestem za tym, żeby spuszczać zasłonę milczenia. Jestem za tym, żeby badać to bardzo ostrożnie i wnikliwie, całą przeszłość, polską szlachtę przebadać, skąd ma majątki, ilu ludzi zostało pańszczyźnianych chłopów, zagonionych, zaszczutych, zamordowanych, zabitych, zagłodzonych. Czy te majątki skąd się wzięły? Ktoś na nie pracował. Polscy niewolnicy. I tak dalej. Historia doszła do momentu, w którym będzie musiała się rozliczyć z tym wszystkim. Nie wiem, czy to już jest ten czas. Tego nikt nie wie. Bo może za 100 lat będzie łatwiej powiedzieć o wszystkich rzeczach, które były niecne i niegodziwe. Choć w międzyczasie narosną nowe. Więc myślę, że ja bym był bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków, ale też nie godzę się na to, żeby mówić, że ten materiał jest sfałszowany, esbecki. I kiedy on jest teraz używany przez PiS, to on czyni krzywdę straszliwą. Bo byliśmy blisko, być może, ujawnienia stosunkowo bezkarnie, niestety, pewnego procederu, który skrzywdził tysiące Polaków młodych, chłopców, chodzących na religię, młodych seminarzystów. Kościół powinien, tak jak to się stało w Bostonie, o czym Franciszek powiedział, że umówmy się, że wszystko, co się działo za Jana Pawła II, to było ukrywanie, to właśnie w tym wywiadzie powiedział, i za Benedykta dopiero eksplodowała sprawa nadużyć w Bostonie, w Filadelfii i w innych miejscach świata. I gdzieś wypłacane są idące w setki milionów dolarów odszkodowania. Może należało pójść w tym kierunku, ale teraz Kościół znalazł obrońcę i pewnie będzie się tym obrońcą PiS-em posługiwał, co będzie oczywiście kryciem przestępców dopiero teraz, w takim wymiarze pełnym, bo jeśli kiedyś obyczaje były podłe, to dzisiaj
To już nie są obyczaje, tylko to jest normalna zbrodnia. Taka po całości. Nie wiem, czy zbornie mówię, bo temat nie jest prosty, ale chciałbym być dobrze zrozumiany. Ostrożnie. Ostrożnie, przynajmniej po naszej stronie. Politycy opozycji na pewno zrobią coś z tą sprawą. Nie puszczą jej tak, że staną się nagle winni oskarżenia papieża, Bogu Ducha winnego, bo to nieprawda. I że będą oczerniać niewinnego człowieka. Coś będą musieli zrobić. Jeżeli mają inteligencję, na pewno coś wymyślą. Wierzę w to, że tam przynajmniej ze trzech ludzi ma mózgi, mają mózgi i dadzą sobie radę. To tyle by było na ten temat. Choć od razu mówię, że niełatwo o tym mówić. Piotr Ptaszyński zapytał również, w tym roku 50. rocznica The Dark Side of the Moon. Czy lubi pan tę płytę? Ja ją uwielbiam, uważam za kompletne dzieło, gdzie nie ma żadnego zbędnego dźwięku. Ja wiem, że to jest największa płyta Pink Floyd chyba w historii. Co mogłem stwierdzić, przeglądając stare numery Billboardu i Rolling Stone, ta płyta była przez chyba 20 lat na liście przebojów. Lat. Nie dni, tygodni, miesięcy, tylko 20 lat albo i więcej. Pamiętam, że gdzieś tam w roku 90, któryś zajrzałem, czyli 20 parę lat, na listę Billboardu jest na 70. miejscu nadal. Niesamowite, więc wrażenie zrobiła ogromne. Aczkolwiek ja byłem dzieckiem wcześniejszych płyt Pink Floyd i na wcześniejszych się wychowałem. I akurat krytycy uważają, że ta płyta, o której ja za chwilę powiem, jest jedną ze słabszych, czyli Atom Heart Mother, a na mnie zrobiła ogromne wrażenie, dlatego że była po prostu muzyką ilustracyjną z latającymi helikopterami, muzyka z helikopterami, muzyka z jadącymi samochodami. I miałem wrażenie, że miałem wtedy chyba 17 lat, 16-17 lat i to mi otworzyło czaszkę zupełnie. I przy tym zostałem i później pomyślałem sobie, że jest gdzieś jakiś, że oczywiście zespoły się rozwijają, więc grają coraz bardziej widowiskowo, coraz bardziej skomplikowanie, sięgają po coraz to nowe rzeczy. Wydawało mi się, że może jest przedumana, ale wiem, że ta słynna wokaliza wszystkich zabiła, więc nie narzekajmy. Rozumiem rangę tej płyty i niewątpliwie jest to no, wielkie dzieło, wielkie, absolutnie. Ktoś, kto podpisał się Paweł i nie istnieje w internecie poza jednym wpisem do mnie, Pa-ma, tak się zatytułował. Witam Panie Zbigniewie, wszystkich zgromadzonych. Jestem muzykiem, wspólnie z kolegą z Holandii stawiamy pierwsze kroki z zespołem, gitara i pianino. Jeszcze 2 lata temu byłem osobą bezdomną, ciągle pijano, spałem na ulicy w Amsterdamie. I to był moment, w którym mnie poruszył bardzo. Dziś szczęśliwie jestem trzeźwy, mam pracę, nareszcie swoje 4 ściany. Od stycznia wcześniej mieszkałem w mieszkaniu agencji pracy, 14 osób w jednym domu, tragedia. Chcemy z kolegą zacząć od wakacji koncerty po schroniskach dla osób bezdomnych, by zanieść tam odrobinę nadziei i dobrego słowa. Piszemy własne teksty i muzykę, próbujemy robić aranżacje, lecz nie jest to łatwe, ale nie poddajemy się. Panie Zbigniewie, szukaliśmy sposobu, by się z Panem skontaktować, by poprosić o pomoc przy aranżacjach. I nie tylko pańskie doświadczenie, ale wiedza są nieocenione. Czy jest możliwe, by zrobił pan spotkanie o muzyce i twórczości? Na co zwrócić uwagę, czego należy unikać, bo dzisiejszy świat jest strasznie chłodny i trudno znaleźć osobę, która udzieli wskazówek lub powie uczciwie, co myśli. Panie Zbigniewie, będziemy bardzo wdzięczni. Pozdrawiam, Paweł. Odpowiadam na to pytanie, mimo że, jak powiedziałem, Paweł napisał jeden post i nie ma znajomych, nie ma nic, jest jednorazowym użytkownikiem Facebooka, być może jest tu obecny pod jakimś innym nazwiskiem, może się krępował, trudno mi powiedzieć. Ale dlaczego? Dlatego, że to jest coś, co do mnie dociera co jakiś czas, rzadziej niż kiedyś, bo ja nie jestem już aktywny, zwłaszcza na rynku, ale pewne rzeczy młodzi ludzie czy debiutujący ludzie muszą wiedzieć. Nikt dzisiaj nie oceni artysty i nie poda mu ręki, jeśli nie usłyszy, jak on gra. Czyli mówiąc krótko, jeżeli się do mnie nie wyśle linka do YouTube'a czy
z SoundClouda, czy gdziekolwiek, gdzie jest kawałek muzyki, lub do właśnie na YouTubie, albo MP3 na adres agencja@holdys.pl, to ani słowa nie powiem, bo nie potrafię powiedzieć, czy jestem w stanie pomóc, czy nie, czy ten ktoś w ogóle potrafi cokolwiek, czy nic nie potrafi. Idea jest piękna. Mogę powiedzieć, że są ludzie, którzy mają z tym doświadczenie. Krzysiek Jaryczewski z oddziału zamkniętego, który sam mówi, więc ja to powtórzę, że upadł nisko i pił bardzo ostro. W tej chwili nieźle na nowo gwiazdorzy z Jary oddział zamknięty, tak jego zespół się nazywa, ale w międzyczasie przez kilka lat występował w takich ośrodkach i w szkołach z dobrą nowiną i książkę nawet napisał na ten temat z kolegą, jakimś partnerem. Więc niewątpliwie to jest warte, no wart, pomysł jest wart wdrożenia, tylko ta część pomysłu jest warta wdrożenia na pewno, żeby gdzieś pojechać. Oczywiście do tego służy internet, skoro mnie znalazłeś przez internet, to musisz znaleźć te domy, schroniska dla osób bezdomnych, nie wiem, hospicja i tego typu lokalizacje, Markot, Monar, różnie jest. I do nich się odezwać, czy są w stanie zorganizować takie spotkanie, pojechać i zagrać. Ale czy ja mogę pomóc ci jako muzyk, to mogę tylko stwierdzić po tym, jak usłyszę nagrania. I tak jest w każdym przypadku. W każdym przypadku nie odpowiadam na teoretyczne pytania dziedziny muzyki. I to jest uczciwe postawienie sprawy. Iwona Lach. Jaka jest twoja temat na polecenia Ziobro o wszczęciu postępowania karnego wobec Janki Ochojskiej w związku z jej wypowiedziami na temat zdarzeń przy granicy z Białorusią? I tam jeszcze jest ciąg dalszy. Czy przedstawiciele opozycji rzeczywiście nie powinni brać udziału w programach telewizji rządowej? Z jednej strony rozumiem ich, z drugiej pozbawiają się możliwości dotarcia do elektoratu PiS-u. Ja to drugie, to powiem tak, z tego co rozumiem, ale nie mam pewności. Opozycja czasowo i niektórych, czasowo wszystkich z mediów publicznych goni, a niektórych będzie gonić prawdopodobnie dożywotnio. Pana Kłeczka, czy tego człowieka, jak on tam się nazywa, Duklanowskiego, czyli tego, który ruszył ze szczuciem małego Filiksa. Bo normalnie to chodzili. Tam jest problem inny. Te problemy istnieją wszędzie na świecie, ale taka doza chamstwa, jak w telewizji publicznej, to się nie pojawia nawet w telewizji amerykańskiej, która jest odpowiednikiem TVP, Fox. Fox News. Fox jest obliczony dokładnie na ten sam efekt, co TVP. Tyle, że Fox ma dziennikarzy, którzy w rozmowach z gośćmi nie są chamscy. Nawet jeżeli ten gość jest demokratą, wrogiem Trumpa, to nie dochodzi do awantur, kłótni, chamstwa, insynuacji. Dochodzi do twardych pytań, ale gdzieś Amerykanie w mediach potrafili, mówię o poważnych mediach, wytworzyć jakąś taką normę obyczajową, że czegoś się nie robi. Bo inne media natychmiast rozjeżdżają takiego delikwenta i to daje wyniki. Fox swoją drogą w tej chwili przyznaje się, że w sprawie zajść z 6 stycznia 2 lata temu w Waszyngtonie, na Kapitolu, kłamali po prostu. Ale właściciel Murdoch zwala to na dziennikarzy. Czyli coś tam, jakaś refleksja może się przebija. Teraz wracamy do sprawy, czy powinni chodzić dziennikarze? Oczywiście, żeby dotrzeć do przeciwnika, powinni chodzić, ale tylko wtedy, kiedy wiedzą, że gospodarzem będzie ktoś, kto nie przywita tych chuju bolszewicki skurwysynu, takimi mniej więcej słowami powiedzianymi bardziej elokwentnie, ale jak wiadomo, taka jest treść tych słów, tych ubeku.
Bo jeżeli ma tak wyglądać rozmowa, to może lepiej nie chodzić i nie dawać im okazji do poniewierki, bo ta poniewierka ma dwie strony medalu. To znaczy, kiedy taki dziennikarz TVP poniewiera z zawodnikiem z Platformy, to zwolennicy PiS-u przed telewizorem zacierają ręce, ale mu dojebał. Zajebiście. To jest coś takiego. To jest właśnie to, co mówiłem o tym bitym chłopcu sfilmowanym i wrzucony film do wideo, że kibice stoją, weź mu jeszcze przypierdol. To jest właśnie to. To jest ta ohyda, która jest. Więc może nie dawać okazji. Trzeba wiedzieć, do kogo się idzie. Nie wszyscy. Ja chodziłem do Janka Pospieszalskiego, który wiedział, że ze mną zadzierać po prostu nie można. I nigdy nie przegiął. Był czasami bardzo ostry, choć w stosunku do mnie nigdy, ale nigdy nie przegiął. Choć był przecież rzecznikiem tamtej strony, bardzo wyraźnym. Teraz wracamy do tematu tego pytania, do Janki Ochojskiej. Najpierw powiedzmy sobie tak, żeby nie wiem, co się działo. Proces wytoczony, czy też śledztwo, ale proces karny chyba jeszcze nie. Na razie chyba jest procedura karna wszczęta, postępowanie karne. Postępowanie to jest w sprawie lub przeciwko, dopiero jak będzie przeciwko komuś, to będzie można mówić, że sprawa jest poważna. To jest zawsze w warunkach takich jak Polska. To jest zło, dlatego że to jest trochę jak proces w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka, tak? To znaczy najpierw złapiemy lekarzy, potem może to koledzy go pobili, może matka go stłukła i tak dalej. I na końcu dopiero wychodzi prawda. Ale początek jest zawsze ten sam. No, używa się aparatu prawa, przemocy, czyli aparatu bezprawia w przypadku Ziobry i przemocy do zastraszania, zaszczucia, oplucia. To jest kazus właśnie tego Lepera sprzed iluś lat. Dzisiaj przeczytałem tylko wypowiedź Janiny Ochojskiej, która jest postacią nieposzlakowaną i powiedziała tak, napisała, panie Morawiecki, znaczy Morawiecki M, posługując się jego nickiem na Twitterze, czyli zaadresowała do niego, panie Mateuszu Morawiecki, powiedzmy. Co z ponad 55 tysiącami pushbacków? Czyli wypchnięć poza granicę, czyli wywózek, do których przyznaje się Straż Graniczna. 55 tysięcy ludzi wypchnęli z Polski. Skąd aż 37 osób zmarłych w polskim lesie na pograniczu? I skąd ponad 200 osób zaginionych, których nie ma ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej i nie wrócili do siebie, a rodzina nie ma z nimi kontaktu? To jest prawdopodobnie odpowiedź na ten buńczuczny okrzyk Ziobry. Że jak będzie proces i śledztwo, to te tematy będą musiały być poruszone. Bo Janka to nie jest konfabulatka. Kiedy ona powiedziała, że 100 czy 200 tysięcy ludzi zostało zamordowanych i gdzieś znajdują się być może w masowych grobach, to oczywiście można zawsze powiedzieć, tak, pewnie oskarżyła ich o to, że rozstrzeliwali tych ludzi i zakopywali w jednym dole. Nie. Masowe groby to są na danym terytorium co 100 metrów jedno ciało. I to są ludzie, którzy gdzieś są. Ich ciał nie znaleziono. I wyparowali. Co z nimi? Skąd jej domniemanie, że coś takiego się mogło stać i że jest to zbrodnia, jest całkowicie uzasadnione. Gdyby nie pushbacki, nie rozmawialibyśmy o tym. Gdyby nie wypychanie ludzi, a przyjmowanie ich zgodnie z procedurami międzynarodowymi, choćby dla sprawdzenia, kim są, tak jak się to później już zrobiło masowo z przyjmowaniem ludzi z Ukrainy, to my byśmy o tym nie rozmawiali dzisiaj. I ma rację Janina Ochojska, i ma rację Jurek Owsiak. I mają rację wszyscy ci, którzy na granicy tych ludzi ratują. Piotr Czaban, który walczył o pomoc dla tej etiopskiej dziewczyny, która zmarła, której pogrzeb był chyba dzisiaj czy wczoraj, która uciekła ze swojego kraju
przed biedą i siepaczami i została właściwie w ciężkiej chorobie, mimo apeli jej bliskich o pomoc lekarską, wypchnięta i właśnie zmarła. To co, ona zmarła sobie, bo nie dbała o siebie? I stąd moje poparcie dla Basi Kurdej-Szatan, której reakcja była emocjonalna, ale prawidłowa. Każdy z nas, widząc bestialstwo wobec dowolnego człowieka, powinien się tak zachować. Widząc tego kopanego na ulicy, widząc wypychanego za granicę, powinien reagować. No, jesteśmy ludźmi, albo kurwa nie jesteśmy. No, to jest takie jakieś proste. Problem jest oczywiście taki, że trzeba by było, ja nie znam dokładnie wypowiedzi Janki Ochojskiej, do czego się można przyczepić, bo Ziobrze nie wierzę. Wypowiedź Janiny dzisiejsza wskazuje na to, że ona ma argumenty. Będzie miała na pewno znakomitych prawników i będzie na pewno obserwowana ta procedura przez cały cywilizowany świat, od Amnesty International, począwszy aż na organizacje humanitarnych na całym świecie. Więc kto wie, czy Ziobro nie ryzykuje, robiąc to. Ale opinia na temat polecenia Ziobro to jest tępy chuj. Nie ma co tam o nim opinię, to mam po prostu, to jest opinia. Nie potrafię stwierdzić faktu, ale to jest opinia. Czuły obserwator, który już tu dzisiaj o czymś mówił, napisał dłuższy, ale już nie przeczytam, post, żebym coś powiedział o Wincentym Kadłubku. To jest postać, o której niewiele wiem i wiem właściwie to, co wszyscy, że jest autorem podręczników historycznych, że one są podważane. To słyszałem, ale się nigdy w to nie zagłębiałem, więc nie mam zielonego pojęcia, ale napisał na końcu: strach pomyśleć, co będzie, gdy ktoś kiedyś w IPN-ie dogrzebie się całej prawdy o Kadłubku. No to przekazuję dalej, niech IPN się tym zajmie. Wojtek Michałowski zadał pytanie, na które niektórego nie wiem, czego dotyczy. Skąd w 1987 roku był pomysł, żeby między koncertami na kilkadziesiąt tysięcy ludzi grać po klubach? To były półprywatne występy dla znajomych, czy piosenki na płycie Live April 1st? W 1987 roku mają pomieszaną kolejność, czy mi się wydaje. Czyli dwa pytania w jednym. Ja nie wiem, może ja mam czarną dziurę jakąś w głowie, ale ja nie pamiętam, żeśmy grali w klubach między koncertami w 1987 roku, jak rozumiem, na stadionie, a wcześniej w Katowicach, w Gdańskiej Oliwii. W Gdańskiej Oliwii, w Katowicach i Stadion Dziesięciolecia. I nie pamiętam, żebyśmy grali w klubach. Mówię otwarcie. Może mam zanik pamięci. Koncerty w ogóle w klubach to jest coś, co chętnie bym uskuteczniał, tylko że przy, no chyba że sam z gitarą, bo przy liczebnej ekipie muzycznej typu 5-6 muzyków, plus sprzęt, plus transport, plus system dźwiękowy i tak dalej, to się robi koszt, którego mały klub nie wytrzyma z biletów, a na sponsorów, na moje koncerty specjalnie bym nie liczył. Ale pamiętam, że ten pomysł mi chodził po głowie, a za sprawą Paula McCartneya, kiedy The Beatles się już rozwiązali, rozpadli, to McCartney któregoś dnia wziął swój zespół Wings, wsiedli do małego vana, czy busa, czy mikrobusa, podjechali do jakiejś szkoły w Anglii, nie chcę mówić, że w lesie, ale gdzieś w szczerym polu, gdzie było kilkuset uczniów w tej szkole. McCartney wszedł, powiedział, że chcieliby zagrać koncert dla młodzieży. Oczywiście respekt dla artystów w Anglii jest innego rodzaju niż ten w Polsce. Jest tam dyrektor pod plackiem, musieli go cucić. W kilka godzin rozstawili jakieś prowizoryczne graty i zagrali koncert dla młodzieży szkolnej. I byli zakochani w tym pomyśle i on chciał to kontynuować.
I to się dzieje, i to robili Guns N' Roses, i Rolling Stones, bo to jest zupełnie inna atmosfera. Grasz w klubie, stoisz na scenie, która jest, nie ma 2 metrów wysokości, że stoisz ponad głowami innych ludzi, żeby cię tam z tylnych rzędów też mogli zobaczyć. Tylko stoisz właściwie 40 centymetrów nad ziemią na wysokości krzesła, czyli trochę wyżej niż ludzie, ale stoisz przy krawędzi sceny, a oni są przy tobie. Mogą cię dotknąć twojej nogi, czy coś w tym stylu. Nie zawsze to jest miłe i pożądane, ale czujesz, a jak jest tłum ludzi, to jest gorące, jest pot, ich śpiew rozdziera po prostu powietrze razem z tobą, więc to jest fascynujące, to jest plemienny taniec, dziki, dostaje się zupełnie innej energii. I bardzo bym chciał to zrobić. Myślę o tym jeszcze. I ostatnia, myślę, rzecz. Wspomniałem o Oscarach. Nie wiem, czy będę oglądał, bo jestem lekko wykończony ostatnimi godzinami, ale chętnie bym oglądał, zwłaszcza, że wiem, że są planowane występy, 2 czy 3, które mogą być bardzo ciekawe. Pomijam to, że Rihanna, moja ulubiona, zaśpiewa. To myślę sobie, że tam fantastyczni tancerze hip-hopowi, których dzisiaj zobaczyłem zajawkę, to odpadłem. Nie wiedziałem, że też jeszcze tak można tańczyć dodatkowo, bo to jest jakaś nowa formuła tańca. Ale to mnie mniej interesuje, znaczy to mnie bardziej interesuje niż same nagrody, bo nie jestem zorientowany w filmach. Jedna nagroda mnie interesuje. Bardzo, bardzo, bardzo trzymam zaciśnięte kciuki za film Jerzego Skolimowskiego. Bardzo. Jego przesłanie jest obłędne. Jego pyszałkowatość, ale i skromność, to jest taka mieszanka, której się nie spotyka. On z pokorą podchodzi do Oscarów, wiedząc o tym, że nakręcił wspaniały film i ten film robi na wszystkich wielkie wrażenie. Jest bardzo pożądany. I nie ma hajsu na promocję, bo to jest jednak fakt, że jak nie masz okładek Vanity Fair i tam, nie wiem, innych filmów, Woga może nie, ale innych pism tego rodzaju, to jest bardzo ciężko coś osiągnąć. No, ale ja nie wiem, mam jakąś taką nadzieję. Ja zresztą jestem z nimi w kontakcie i takim no nie zażyłem, bo rozmawiałem z nimi raz w życiu, długo, wiele godzin, ale po filmie Wołyń, no po prostu urzekający ludzie, mówię zarówno o Ewie Piaskowskiej, jak i Skolimowskim. Oni wtedy o tych osiołkach opowiadali, byli w trakcie kręcenia tego filmu. Uroczy ludzie. On jest bardzo zdolnym artystą, wspaniałym malarzem, świetnym fotografikiem. Jak robiliśmy zdjęcia, zrobił nam selfie, to od razu złapał taki kadr, że ja w życiu takiego bym nie złapał. No więc to jest właśnie to. Jestem pełen dla niego respektu, szacunku, podziwu. On ma 82 lata. To jest zacny wiek. To jest wiek, który jest jednym no, z tych sygnałów, że jeszcze pewnie będzie kręcił filmy, jak go znam, ale może być za późno na kolejną Oscarową nominację, bo tyle lat nie dostał żadnej. I bardzo bym chciał, więc trzymam za niego kciuki. Jakoś tam mi coś szmera w głowie, że może się uda. Ale powiedziałem im, że tak osiągnęli bardzo dużo i Ewa odpowiedziała, że są przeszczęśliwi, bo nie spodziewali się, że tak wysoko zajdą. To by było na tyle. Mam jeszcze 2 komunikaty. To już jest końcówka, bo już przekroczyliśmy czas. Dzisiaj mam już nie kazanie, ale homilię całą, widzę, wygłosiłem. No widzę, że ten Wojtyła wam nie daje, widzę, Ewa Łagan powiedział, żeby zło nazywać złem. Zybertowiczem się nie zajmujcie. Powiem najpierw 2 rzeczy, które są dla mnie ważniejsze na razie niż Zybertowicz. Po pierwsze, wysłuchałem debiutanckiego
programu na YouTubie i na Facebooku Tomka Lisa, Tomek Lis, Tomasz Lis oficjalnie. To były pytania i odpowiedzi. Program nie tak długi jak moje ględzenie, ale moje jest ględzenie, a jego jest po prostu talk show. Odpowiadał, nie wiem, przez 40 parę minut, rasowo zrobiony elektronicznie, obraz i wszystko, i dźwięk. Tomek, po którym oczywiście widać ślady udaru, ale daje radę znakomicie, bo on intelektualnie, on może mieć kłopoty z wypowiedzeniem słów, zatnie się tu czy tam, ale intelektualnie nic się nie zmieniło. Ma swoje poglądy i postanowił wziąć udział w walce o lepszą Polskę. Więc planowali, że jego cotygodniowe spotkania będą się odbywały w czwartki o 20, ale z przyczyn technicznych ten debiut zaczął się w piątek. Więc nie wiem, czy za tydzień oznaczało, że w piątek o 20, czy też jednak wrócą do czwartku. Mogę tylko powiedzieć, że będzie zapraszał różnych gości, także dziennikarzy w tym pierwszym odcinku, który jest do odsłuchania, więc możecie zajrzeć i posłuchać. Ale tylko sprzedam, że powiedział, że lada moment, pod koniec miesiąca prawdopodobnie wyjdzie jego książka biograficzna w formie wywiadu rzeki i opowie o wszystkim, także o wydarzeniach sprzed roku w Newsweeku, jak rozumiem. Opowiedział zresztą w tym programie o tym, jak wylądował w szpitalu z ostatnim udarem i co się działo z sercem i tak dalej. On o tym mówi w taki sposób, że to nie jest pudelek, że to nie jest skandal. To on ma to w sobie, że jest rasowym dziennikarzem. I biuro, z którego nadaje, mieści się na ulicy Wiejskiej, tuż obok Sejmu, co sygnalizuje, że będą tam często zapraszani pewnie politycy sejmowi. O, Wiktor Zborowski, witaj Wiktorze wielki. Dzięki, że wpadłeś. Więc myślę sobie, że warto Tomka wspierać. I druga rzecz o podobnej treści, to jest... ja wkleję do Piotra Ptaszyńskiego, mówię, wkleję linki u siebie zaraz do Lisa. I druga rzecz, Anda Rotenberg. Fenomenalna pani historyk sztuki, kuratorka wielu wystaw, była dyrektorka Zachęty. Obłędna postać. Odkażająca, intelektualnie odkażająca. Uwielbiam ją, byłem z nią jurorem na Festiwalu Filmów w Gdyni. Przyjaźnimy się. I ona na swojej stronie internetowej na Facebooku od kilkunastu dni tworzy rzecz niecodzienną. Odgrzebała swoje stare zdjęcia z dzieciństwa i z młodości. I pisze swoją historię, wrzucając zdjęcie i pisząc, co na tym zdjęciu jest. I to jest tak fascynujące, to jest gotowa książka. Także zachęcam was, żebyście zajrzeli do niej. Ja muszę na sekundę pójść do kibla. Przepraszam.
przepraszam, siła wyższa, jak wiadomo. I to dwie rzeczy, Tomek Lis i Anda Rottenberg przez 2T, jeżeli ktoś nie zna nazwiska, Rottenberg. Koniecznie, koniecznie odwiedźcie te strony. Proszę mi nie wklejać. Nie wiem, czasami widzę, że ktoś mi wkleja linki do czegoś i nie mam pojęcia do czego i nie piszę, czego ten link na przykład na YouTube, Remigiusz Wiktorowicz, to do ciebie. A mnie się zdarzyło już, że ludzie wklejali linki do jakiegoś filmu, który był obsceniczny albo na przykład pokazywał przemoc, który ja u siebie nie pokażę nigdy. Więc proszę napisać, tutaj jest to i to i to. Dopisz do tego, bo za sekundę usunę twój wpis, jeśli tego nie zrobisz. I myślę, że na tym skończę. Tu miałem jeszcze jeden temat, ale już nie ma co mędzić. Patrzę, czy coś jeszcze się pojawiło. Od razu wam coś powiem, że cieszy mnie bardzo, że chwalicie to spotkanie dzisiejsze. Czasami taka nawijeczka idzie mi gładko, czasami jak człowiek, jestem człowiek, to nie jest, ja nie jestem dziennikarzem. To po prostu czasami się przytykam, czasami nie mam flow. Różnie bywa. Ale mam prośbę, żebyście w razie czego się nie gniewali, jeśli się powtórzę na przykład, powiem coś, co powiedziałem 2 tygodnie wcześniej, bo czasami kontekst się zmienia, albo ktoś mi zadaje jakieś pytanie i muszę powtórzyć jakąś historię. Życie mam jedno. W tym życiu się zdarzyły konkretne rzeczy. Oczywiście każdego dnia się dzieje ileś rzeczy, ale do opowiadania jest pewna jakaś tam ilość, nie wszystko. I do Piotra Ptaszeckiego. Piasecki mógłby zapraszać kogoś innego. Odpowiadam ci, nie mógłby. Mało kto o tym wie, że gości do programu Piaseckiego delegują partię. Czyli on może oczywiście zaprosić, powiedzieć, że chce Zybertowicza, ale generalnie to się odbywa tak, że się dzwoni do rzecznika prasowego i rzecznik mówi, kto przyjdzie. I wysyła tego lub nie może każdy dowolny człowiek zaproszony przez Piaseckiego przyjść do TVN24. Taką przyjęły partię taktykę, żeby mieć w programach wytrawnych bokserów po prostu damskich. Chama wysłać, pyskacza, kłamczucha, konkretnie sprawnych ludzi do manipulacji, do operowania przeciwnikiem, do operowania przeciwnika. Także tak to wygląda. To nie jest tak, że oni zapraszają, Monika Olejnik zaprasza kogo chce, a i też odmawiają jej i wysyłają jej kogoś innego czasami. Przelatuję dalej. Remigiusz, czy to jest ten live, który miał miejsce 2 dni temu? No tak. Rzeczywiście, to jeżeli ktoś chce, to szkoda, że nie napisałeś tego, bo jak widzisz, nie wiadomo, co kryje ten link, ale już w tej chwili mówię. Remigiusz Wiktorowicz wrzucił link do programu sprzed 2 dni Tomka Lisa i możecie spokojnie zalukać tam,
Trwa 48 minut, więc to się da wytrzymać wieczorem przed snem. Ciekawy jest, mówię od razu, że jest ciekawy. Wiem, że podkreślam to za każdym razem, ale podkreślę też i dzisiaj. Ja nie jestem mędrcem. Kiedyś w rozmowie z Kazikiem Staszewskim powiedziałem, że jestem głupek wioskowy. I on się zaśmiał, powiedział, że też jest głupek wioskowy. Ktoś zadał pytanie a propos tego, czy Kazik, że Kazik powiedział, że nie ma na kogo głosować, więc pewnie nie pójdzie na głosowanie. Może lepiej niech nie idzie. Ja go bardzo lubię i utrzymujemy kontakt. Ale ja przypominam, że on miał już w swoim życiu takie pomysły, żeby głosować na Korwin-Mikkego. Tak się odmienia to nazwisko, żebyście wiedzieli. Herbu Korwin-Mikke. Czyli Korwin się nie odmienia. Na Kukiza. No ma takie po prostu nieokiełznane trochę poglądy, których ja bym się bał, więc może jakbym miał zagłosować na Ziobro albo na PiS, to może lepiej niech nie idzie. Ale to jest, wiecie, no ludzie mogą mieć takie poglądy, dlaczego nie? Ja patrzę na to od strony zupełnie innej. Wiem, że nie istnieje partia, która jest moją partią życia. Nie istnieje taka. Wiem, że istnieją politycy, którym bym zaufał, których intelektowi bym zaufał, których sprytowi bym zaufał. Niekoniecznie wszystkie poglądy takich polityków mi odpowiadają. Mnie odpowiada sposób mówienia i oceniania zdarzeń przez Tuska, ale przecież on był tym człowiekiem, który twierdził, że kultura niech sama na siebie zarabia, jak nie zarabia, to niech znika. Potem dopiero przytomniał. Trochę też po rozmowach ze mną, ale generalnie on uważał, że jak książka się nie sprzedaje, to niech autor jej nie pisze. Ja mu wtedy podałem przykład, czyli na przykład pisanie książki przez 10 lat o naukowej, o Auschwitz, która się nie sprzeda, bo będzie adresowana do 100, 300 czy 800 historyków w Polsce, to ma jej nie pisać, po prostu niech jej nie będzie, tak? I wtedy zrobił taką minę. Bo ludziom się wydaje, że kultura to jest doda, Sanach, Dawid Podsiadło, Zbigniew Wodecki swego czasu i filmy telewizyjne. Ale kultura to jest właśnie między innymi film Io z Kolimowskiego, który gdyby nie pieniądze, bo był na przykład to sprzeciwny powstaniu Instytutu Sztuki Filmowej. Twierdził, że niech kręcą filmy, które zarabiają. No to już by Ida nie powstała, która dostała Oscara. I nie powstałby Io. I wiele innych filmów. Nie ma co ich mnożyć w tej chwili. Kinematografia jest rejestratorem historii dzisiaj. To są Wicentowie Kadłubkowie dzisiejsi. Możemy zajrzeć i obejrzeć film Rejs i dowiedzieć się, jak Polska w latach 60. wyglądała. Czy 70. Więc, ale on się uczy i to uczy się naprawdę. To znaczy, jak widzi, jak sytuacja wygląda, to jej skutki analizuje i zaczyna znajdować wyjście. Jest logiczny polityk. Jest to jakieś podobieństwo do Baracka Obamy w tym wszystkim, który też przecież miał różnego rodzaju pomysły fantazyjne, które musiał modyfikować, widząc, jak wygląda rzeczywistość. I jemu wierzę. Statkowi, którym on dowodzi, w tej sytuacji jestem w stanie uwierzyć, ale nie wszystkim politykom Platformy, bo tam też jest na niekiedy słabo.
Nie ma mowy, żebym zagłosował na Hołownię. Już wszystko wiem na ten temat. Wszystko, co powinienem wiedzieć, wiem. Nie interesuje mnie PSL. Nie interesuje mnie PSL także za sprawą Kosiniaka-Kamysza, który jest bardzo przyjemnym człowiekiem. Wielki kurwa jest tak wysoki, że tylko Wiktor Zborowski mógłby z nim rozmawiać, patrząc mu w oczy. On ma naprawdę z 1,90 parę. Ale. Bo Wiktor to ma chyba ponad 2. Ale. Mnie ten mental. My się nigdy nie zgodzimy, my to, my tamto i tak dalej. To są dla mnie. Stosunek do aborcji, do problemu Jana Pawła II, gdzie jest próba ogłaskania wiejskiego elektoratu za cenę powiedzenia prawdy. To trzeba umieć zrobić. Ja myślę, że właśnie za chwilę dowiemy się od Tuska w tym tygodniu czegoś na temat sprawy z Janem Pawłem II. A oczywiście wszystko, co jest po tamtej drugiej stronie, łącznie z Konfederacją. No ja jestem za dorosły, żeby skandować jebać PiS, choć ta piosenka, którą w tramwajach ludzie śpiewają jebać PiS, jest kurwa zajebista. To powinno w ogóle wyjść na płycie jakiejś. I w normalnych warunkach powinno wyjść. Dobra. Dziękuję wam bardzo. Że oceniacie to spotkanie pozytywnie. O, Wiktor ma 1,96 m. Aż coś zobaczę, moment. Metr 91 ma Kosiniak. Widziałeś? Do 5 ci nie dorasta, Wiktorze. Ale rzeczywiście, kiedyś się spotkaliśmy podczas jakiegoś. On się pojawił na manifestacji ruchów ulicznych, w której brałem udział. Pod kościołem Świętej Anny siedzieli ludzie z obywateli RP. Paweł Kasprzak, pani Środa chyba była jako prawniczka. Siedzieliśmy przy stolikach na krzesełkach i krzesełka przed nami i ludzie przed nami mogli siedzieć i z nami rozmawiać i przegadywać jakieś sprawy. I nagle pojawiła się lawina polityków. Między innymi Kosiniak. Wstałem i kurwa musiałem głowę zadrzeć do góry po prostu bardzo wyraźnie. Miałem 1,80 m. Teraz chyba mam trochę mniej już. Dobra. Nie ma co. Przesłuchałem. Jola Moczadłowska, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, to tyle moi drodzy na dzisiaj. Trzymajcie się bardzo mocno. Dziękuję z całego serducha, żeście przyszli. Przepraszam za to, że felieton dzisiaj nie dotarł. Obiecuję, że przyfastryguję go. Posklejam wszystko tak jak należy i jutro, najdalej pojutrze go dostaniecie, niezależnie od tego, że w przyszłym tygodniu dostanie się kolejny i porcje tych wszywek zeszytos, które mnie czasami bawią, bo rzeczywiście są niektóre dosyć zabawne. Niektóre są to, co mi się ostatnio spodobało. Ktoś napisał tak: chronologia zdarzeń jest następująca. Rodzisz się, żyjesz, umierasz. Ale mój ojciec jeszcze potem zmartwychwstał. Po 12 latach nieobecności wparował do domu, wszedł do kuchni i bez słowa wyjął żarcie z lodówki, że też nie zmieniliśmy zamków w drzwiach. To jest gotowe opowiadanie. Słyszałem, jak złowieszczo przestępuje z nogi na nogę. To Tomek Skory, dziennikarz Radia RMF, wyłowił. To była wypowiedź kogoś z przesłuchania pisowskiego. Chyba. Nie wiem, czy to nie Żalek zeznał coś takiego. I to jest moje ulubione. Kupiłem na gwiazdce mały wykrywacz kłamstw mojej córce i teraz siedzi całymi dniami podłączona i ćwiczy skutecznie kłamanie. Moi drodzy, dzięki wam piękne.
I do usłyszenia za tydzień, chyba że coś się wydarzy, to jeszcze w połowie tygodnia się odezwę. Tak czy inaczej, jak powiedziałem, felieton za 2 dni. I już, i widzimy się w następną niedzielę. Salutare.